Dobry wieczór Państwu. Muszę wybaczyć, olbrzymi stres dla mnie, bo w tej funkcji, zwłaszcza z takim wielkim gościem, po raz pierwszy przyszło mi wystąpić. Zastanawialiśmy się z naszym szefem Robertem Rogalą na temat tematów, które klub Bielańsko-Żoliborski będzie poruszał w tej inicjalnej formie i prawie natychmiast jakby ranga współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej, czy w ogóle w tym wypadku dla Polski i nielegalnej imigracji, nam się zderzyła z osobą siedzącego tu pana Witolda Gadowskiego, którego myślę, że znają wszyscy obecni tutaj, a wiedza, doświadczenie, umiejętność no fenomenalna dla mnie analizowania procesów politycznych, społecznych. Myślę, że w dużym stopniu będzie dzisiaj no tą kanwą, na której chcielibyśmy to spotkanie z Państwem poprowadzić. Takie formalia. Jeszcze bardzo dziękujemy Radiu Wnet, Gazecie Polskiej Codziennie, Niezależnej.pl i Gazecie Polskiej za pomoc też i w promocji tego spotkania, przekazaniu Państwu emigracji, Państwu informacji o tymże spotkaniu. Proszę Państwa, pozwolę, to jest naprawdę duży stres, więc przepraszam z góry za moje potknięcia, ale pozwolę sobie zacząć od rzeczy, która w mojej ocenie wypada, żeby była taką podstawą chyba do rozpoczęcia rozmowy o temacie nielegalnej emigracji. Zacytuję tutaj. Kształtowanie polityki w zakresie bezpieczeństwa narodowego jest jednym z najważniejszych zadań współczesnego państwa. Od kilkunastu lat Polska jako państwo w pełni suwerenne ma możliwość swobodnego podejmowania inicjatywy w tej dziedzinie. Na demokratycznie wybranym parlamencie, na rządzie i na prezydencie spoczywa wielka odpowiedzialność za zapewnienie przyszłym pokoleniom warunków do spokojnej i bezpiecznej egzystencji. Podpisał Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to, proszę Państwa, wstęp do podręcznika kierunek bezpieczeństwo narodowe na naszej uczelni, która kiedyś nazywała się Akademią Obrony Narodowej, teraz Akademią Sztuki Wojennej. Tego się uczy studentów pierwszego roku. Tychże zagrożeń. Nielegalna emigracja, o której będziemy mówili, jest jednym z kluczowych pojęć, które wpisują się w największe, najbardziej niebezpieczne zagrożenia współczesnego świata. Ale chyba wypada nam zacząć, panie Witoldzie, bo ja tutaj chyba za długo już mówię, od tego, dlaczego w ogóle te procesy migracyjne następują. Co jest tym motorem, co jest tym motywem, inicjacją do poza wszystkim bardzo tragicznej decyzji rzucam wszystko i z rodziną lub sam opuszczam dom, opuszczam swoje życie, opuszczam swoje państwo. Ja przyznam, że z taką coraz większą nieśmiałością pojawiam się w amikusie, bo wydaje mi się, że pojawiam się za często, ale... Ale bo na początku czerwca mieliśmy duże spotkanie tutaj, ale potem przecież inicjatywa Klubu Gazety Polskiej, ja Klubom Gazety Polskiej nie odmawiam, bo były takie czasy, kiedy naprawdę trudno było uprawiać zawód dziennikarza. Przynajmniej ja miałem pewne trudności i wtedy Kluby Gazety Polskiej po prostu bardzo mi pomagały, zapraszały mnie na spotkania, mogłem prezentować książki, powieści, więc mam ogromny dług wdzięczności wobec Klubu Gazety Polskiej, wobec tego środowiska, bez którego prawdopodobnie nie byłoby tej zmiany, która nastąpiła. I stąd oczywiście z wielką przyjemnością zgodziłem się na naszą rozmowę. A teraz już ad rem. Więc z czym właściwie my dzisiaj mamy do czynienia? Bo coraz więcej analiz się pojawia, coraz więcej punktów widzenia. Dwie zasadnicze postawy, które są osią sporu, czyli z jednej strony ten humanizm i współczucie, trochę też szantaż jakby tym współczuciem, a z drugiej strony no, twardy racjonalizm mówiący, no nie możemy do domu wpuszczać zagrożenia. Czy emigranci są zagrożeniem? Oczywiście klasyczni emigranci, uchodźcy nie są zagrożeniem, dlatego że oni uciekają po prostu ratując własne życie. I my od czasów powstań przecież byliśmy uchodźcami, emigrantami, przyjmowały nas różne kraje. Często odnajduję ślady
tych polskich emigrantów w najbardziej zaskakujących miejscach, takich jak choćby w Teheranie, gdzie jest są polskie groby, polskie kwatery. To się wiąże oczywiście z żołnierzami generała Andersa. I mam wielki kłopot w tym, żeby tak jednoznacznie definiować ten proces. Ale dziś mamy bardziej, jeżeli czynić takie historyczne porównania, mamy bardziej do czynienia z wędrówką ludów niż z procesem uchodźstwa czy migracji nawet. Dlaczego ta wędrówka ludów została uruchomiona? Bo ona została uruchomiona. To nie jest tak, że ona dzieje się samoczynnie. Samoczynny jest mechanizm naczyń połączonych. Czyli jeżeli gdzieś, znacie Państwo z fizyki, mechanizm naczyń połączonych, prawda? Wszystko dąży do pewnej równowagi. Więc jeżeli gdzieś jest dużo, a gdzieś mało, no to następuje przepływ. W sytuacji ekonomicznej ten przepływ jest odwrotny niż w sytuacji fizycznej, bo w fizyce to po prostu dąży do równowagi i wypełnienia. W ekonomii, tam gdzie jest dużo, to jest cel podróży z miejsc, gdzie jest mało. I przez długi czas Europa była takim rajem wyobrażonym dla mieszkańców Azji Środkowej, dla mieszkańców Afryki, dla mieszkańców Bliskiego Wschodu, za wyjątkiem kilku krajów. I ta emigracja oczywiście jakoś tam trwała. Były różne fale, była emigracja turecka, taka ekonomiczna, która złożyła się na cud ekonomiczny Republiki Federalnej Niemiec. Potem mieliśmy emigrację bałkańską, związaną z wojnami na Bałkanach, z przepływami ludności, z dużą przestępczością, która temu też towarzyszyła. No i tak powoli, powoli te procesy trwały, ale nie stanowiły zagrożenia dla stabilności naszego kontynentu. A dziś proces wędrówki ludów stał się faktem. Teraz oczywiście zadajemy sobie pytanie, gdzie tkwią mechanizmy tej wędrówki ludów. I być może stawiam ryzykowną tezę, ale wydaje mi się, że jednym z głównych mechanizmów nowej wędrówki ludów jest rozbicie pierścienia sanitarnego wokół Europy. Jeżeli przyjęlibyśmy trochę cynicznie, że dyktatury północnoafrykańskie i bliskowschodnie były takim pierścieniem zabezpieczającym Europę przed zbyt dużą migracją, to musimy zauważyć, że w ostatnich latach nastąpił taki zainicjowany przez wielkie mocarstwa, ale przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, proces rozbijania tego pierścienia. No bo rozbito dyktaturę Kaddafiego. Nawiasem mówiąc, jak ktoś zna warunki libijskie, to dokładnie wie, że poziom życia Libijczyków za Muammara Kaddafiego był zdecydowanie wyższy niż innych krajów arabskich czy ościennych, to raz, a dwa, że Kaddafi z wiekiem łagodniał i ten reżim nie odróżniał się właściwie swoją opresyjnością od innych reżimów, które w tamtym rejonie funkcjonowały. Więc zabicie Kaddafiego, rozbicie pewnej stabilizacji Libii zaowocowało otwarciem bramy libijskiej. Bramy libijskiej, przez którą płynie z Afryki potok ludzi. Dziś Libia jest państwem upadłym. Jest kilka zwalczających się sił, które na terenie Libii prowadzą swoje działania. Tobruk, Bengazi, Trypolis to takie trzy ośrodki, które się wytworzyły po upadku Kaddafiego. Można oczywiście powiedzieć, wylano dziecko z kąpielą, tak? Czyli dobrymi intencjami to wybrukowane jest piekło. No i to piekło w Libii ma dziś aspekt realny. Realny. Tam ludzie rzeczywiście nie znają dnia ani godziny. Rozbito długoletnią dyktaturę Mubaraka, co spowodowało oczywiście dojściem do władzy ludzi z Bractwa Muzułmańskiego. Prezydentem został Mursi. Trzeba było bardzo wiele zrobić, żeby znów generał Sisi przejął władzę. Ale Egipt już nie jest tak stabilny, jak był za czasów dyktatury Mubaraka.
Wcześniej rozbito siłę Iraku. Siłę Iraku, która była znaczna, bo armia Saddama Husajna była sytuowana w pierwszej dziesiątce armii świata. I pomimo tego, co oglądaliśmy jako obrazki z operacji Pustynna Burza, czy potem z wojny 2003 roku, to ta armia była rzeczywiście dobrze wyszkoloną armią, miała dobre kadry i przede wszystkim świetny wywiad, co dziś odbija się na całym Bliskim Wschodzie, bo przecież kadrę państwa muzułmańskiego tworzą oficerowie dawnej armii Saddama Husajna. Oni, będąc wcześniej członkami partii Baas, czyli partii o charakterze socjalistycznym, takiego arabskiego socjalizmu, zapuścili brody, stali się islamistami. Czy jest to realne i szczere, czy nie, no to już jest zupełnie inna kwestia. Nie ma Iraku. Są różne obszary na tym terenie. Zabrano się w końcu za Syrię i nastąpiła próba obalenia Bashara al-Assada. Oczywiście wobec Asada, także przecież basowca, tak jak jego ojciec Hafez Assad, bliskiego sojusznika Moskwy, można mieć wiele zastrzeżeń i należy mieć wiele zastrzeżeń, ale niewątpliwie stabilizował rejon Bliskiego Wschodu. Ten w czasach Bashara Assada już jedwabny bardziej reżim stabilizował ten teren. I teraz, jeżeli będziemy zarzucać Assadowi, wcześniej Mubarakowi czy Kaddafiemu, tortury polityczne, brak wolności słowa, to będziemy mieli rację. Tylko czym różni się dyktatura w Jordanii od dyktatury w Syrii? Niczym. Jeżeli chodzi o brutalność metod, jakie są stosowane dla utrzymania władzy, to i Maroko może tutaj pretendować o jedno z pierwszych miejsc. Wszędzie tam z opozycją polityczną obchodzą się brutalnie, bo taki to jest rejon świata. Więc jeżeli przykładamy takie aspekty moralne do tego procesu i mówimy, że w imię moralności i obrony demokracji czy budowy demokracji rozbito te dyktatury, no to ja zaczynam mieć pewne wątpliwości, dlatego że słuchając ludzi, którzy tam żyją i żyli, słyszę tylko narzekanie, że wszystko się pogorszyło, że nie ma służby zdrowia, że stan oświaty upadł. A przypomnę, że i Libia, i Syria to były kraje, gdzie naprawdę oświata stała na bardzo wysokim poziomie. I gdzie szkolono dobrych inżynierów, dobrych lekarzy, te kraje jakoś funkcjonowały. Oczywiście i u Saddama Husajna, i w Syrii, i w Libii receptą na to, żeby nie mieć kłopotów, było nie mieszanie się do polityki. Jeżeli ktoś nie mieszał się do polityki, żył sobie wygodnie, jak na tamten rejon świata. Naraz komuś to zaczęło przeszkadzać. Efekt jest taki, że nie ma już śluzy, która zatrzymywałaby migrację biednych na kontynent bogatych. I dzieje się to, co przewidział Jean Raspal już w 1973 roku, pisząc Obóz Świętych, że biedny świat będzie migrował tam, gdzie są lepsze warunki życia, gdzie można zabezpieczyć swój los i gdzie jest co zjeść. I nie możemy czynić biednym ludziom zarzutu z tego, że chcą poprawić swój byt. To są właśnie dylematy, przed którymi my stajemy dziś, mówiąc o procesie nowej wędrówki ludów, migracji, nachodźstwa, czy jak będziemy używać jakich słów, które są nacechowane pejoratywnie bądź nie. Czyli mamy z jednej strony zlikwidowaną tą barierę i wydaje się, że tylko z tego wschodniego kierunku, no Turcja staje się jakimś takim dla nas paradoksalnie dzisiaj elementem buforowym i to też z wachliwą, zależne od, no nie chcę powiedzieć kaprysów politycznych, ale troszeczkę tak jest. W tym kontekście także i ostatni pucz trochę można traktować w innych kategoriach, czy faktycznie on nie był wcześniej już zaplanowaną jakąś próbą protestu, żeby jednak utrzymać status pod kontrolą, status migracyjny. Ale to jest to, co ja czasami nazywam dzisiaj współcześnie, że ruch, wprost nazywając na razie nielegalnej imigracji, jest ruchem powszechnym, ale na pewno nie jest ruchem nieuporządkowanym, czyli
każde działanie, które byłoby, bym powiedział, chaotyczne, jest w jakimś sensie do zapanowania nad nim. Natomiast wydaje się, że ta sekwencja całego przemieszczania się, no nawet jest gdzieś inicjowana w tych państwach, z których ten ruch wypływa. Nawet w postaci, nazywam to, wolontariuszy, którzy prowadzą taką, no, wzmożenie zainteresowania także, tak, bo to jest jednak zawsze decyzja trudna i też siłą rzeczy przechodzimy do kolejnej fazy tej dyskusji, czy ten ruch migracyjny jest przez kogoś zorganizowany, czy jest ktoś, kto za tym stoi, czy jakieś siły, organizacje, które wspomagają ten ruch migracyjny. No, tych teorii, które mógłbym tu przytoczyć, jest bardzo wiele. Natomiast są oczywiście ideolodzy społeczeństwa otwartego. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką już dziś trącącą myszką, ale kiedyś bardzo popularną pracę Karla Poppera Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. To jest taka kanoniczna praca, która dziś stanowi ideologię dla ludzi typu George Soros, czy jakiś jego adiutant polski Adam Michnik i tym podobni ideolodzy. Ta praca Poppera, która moim zdaniem dziś jest tak samo przestarzała jak koniec historii Francisa Fukuyamy, którym oni też wtedy bardzo mocno się podniecali. Ta praca stanowi gdzieś podstawę poglądów ludzi, którzy dążą do stworzenia w Europie takiego tygla. Tygla, w którym się będzie wszystko z wszystkim mieszało i gotowało i wyjdzie z tego, wydestyluje się z tego taka potrawa w postaci otwartego społeczeństwa, otwartego, tak jak widział Karl Popper. Czyli społeczeństwa, które nie ma już właściwości soli, jeżeli będziemy biblijnie do tego podchodzić, ale jest a priori tolerancyjne. Czyli ideologią tego społeczeństwa będzie wszechogarniająca tolerancja. Tylko nie tolerancja rozumiana tak, jak my ją tradycyjnie rozumiemy, że no, tolerować to znaczy nie zgadzać się, ale pozwalać, prawda? Nie zwalczać. Nie zgadzać się, ale nie zwalczać. Tylko ta tolerancja jest obowiązkiem i każdy wróg tolerancji naturalnie staje się wrogiem systemu. Systemu najlepszego z możliwych. I to są stare pomysły, które niestety ciągną się gdzieś od jaskini Platona i cały czas zmierzają do jednego celu, do przebudowy świata. Są ludzie, którzy wierzą w to, że można ludzką mocą, za pomocą ideologii i technologii dostępnych, finansów, przebudować świat. W tym oczywiście tkwi też bardzo wiele z takiej ideologii kabały, która nakłada się takim dalekim, ale mocnym cieniem na myślenie ideologów społeczeństwa otwartego. Bo kabała jest bardzo skomplikowanym systemem, ale ja wypowiem jedną zasadę, która jest głoszona przez poważnych kabalistów, nie tych z czerwonymi, bardzo dziękuję za kawę, dziękuję. Nie tych z czerwonymi nitkami na przegubach, bo to jest taka pop kabała, to właściwie jest nic. Tylko takie zdanie kabały, które jest bardzo złowróżbne, mówi, że świat dziś jest źle zrośniętą nogą. A źle zrośniętą nogę trzeba złamać, żeby ją dobrze nastawić. Czyli oni wierzą w to, że to, co utworzyło się w dziejach, te formacje społeczne, to, co Pan Bóg uformował, jeżeli tak jak ja posługuję się autorytetem Pana Boga, bo po prostu w Niego wierzę, ale możemy też założyć, że to jest konstrukt pewien. Ja wierzę w Pana Boga i wierzę, że Pan Bóg po prostu tak sprawił i nie poprawiajmy tego, bo staram się być konserwatystą. Natomiast, że to, co Pan Bóg sprawił, nie jest doskonałe, Pana Boga trzeba poprawić. Tak? Pan Bóg już się rozleniwił, Pan Bóg przestał dbać o świat, więc my ludzie wiemy, jak to poprawić i poprawimy to po naszemu, że będzie nam lepiej żyć. No, takie pomysły mieli już towarzysze Włodzimierza Ulianowa.
takie pomysły mieli towarzysze Adolfa Hitlera, bo podobne myśli przyświecały, prawda? Bo nie można powiedzieć, że nigdy ci ludzie nie mieli ideologii mordowania, dla mordowania, nie byli psychopatami. To ideologia skłaniała ich do radykalnych czynności, które usprawiedliwiali tym, że właśnie łamią chorą nogę, żeby ją dobrze nastawić. Miał to robić proletariat, miała to robić rasa panów, a teraz mają to robić oświeceni, lepiej wiedzący ludzie otwarci. Otwarci, czyli nieograniczeni narodowością, religią, rasą, miejscem pochodzenia. To wszystko trzeba odrzucić. To wszystko jest nam zbędne, ponieważ hamuje nas w drodze do nowego, lepszego świata. Ale Huxley, pisząc Nowy Wspaniały Świat, już przewidział konsekwencje i one się dzisiaj dzieją. Jak państwo wrócicie do tej książki, to z bolesną taką refleksją zauważycie, że ona jest właściwie współczesna. Tak jak i współczesny jest rok 84 Orwella, tylko wydaje nam się już troszkę anachroniczny, bo Orwell nie poszedł dalej. To, co dzieje się dziś, to już jest krok dalej w stosunku do tego, co podpowiadała intuicja i wyobraźnia Orwellowi. A kiedyś wydawało się, że Orwell po prostu stworzył abstrakcyjną wizję. Ta wizja się już dzieje. To właściwie można powiedzieć tyle. Przepraszam za ten przydługi filologiczny jakiś taki... Ja pozwolę na łyk kawy w takim... Wstęp, ale wydaje mi się ciągle, że pisarze lepiej przewidują przyszłość niż naukowcy. Ale to chyba wynika też z jakiejś wielkiej wrażliwości, z tej, to co pan był uprzejmy powiedział, tego świata, któremu też wierzymy, Panu Bogu, który poukładał coś, czujemy sercem, czujemy naszą jakąś duszą, tak, czymś niematerialnym, nieanalitycznym. Ale ja bym jeszcze wrócił, czy może spróbuję namówić do zakończenia tego wątku. To znaczy, zanim zakończymy, to powiem jeszcze pewną rzecz, która przyprawia ociarki. To jest historia prawdziwa. W 1666 roku w Jerozolimie działał rabin Sabbatai Zvi. Możecie go państwo odnaleźć, jak poszukacie, bo to bardzo ciekawa postać. I on wymyślił, że wybierze się do sułtana, żeby sułtana zrzucić z tronu. I z grupą swoich towarzyszy, kiedy już w Jerozolimie był bardzo popularny i okolicach, wyruszył do Stambułu. I tam stanął przed sułtanem. Sułtan go zapytał, a po co ty tu przybyłeś? A on mówi, żeby cię obalić. Sułtan mówi, tak, no to zaraz ten mój tutaj sługa wsadzi ci ten zakrzywiony nóż w trzewia i cię wypatroszy, jak taki masz zamiar. A Zvi mówi, no jak tak, to przechodzę na islam. I przeszedł. I przeszedł na islam. I dokończenie tej historii jest niesłychane, dlatego że w środowisku sabateistów, tej już sekty islamskiej, bo oni stworzyli pewną sektę islamską, najpierw byli bardzo blisko sułtana, potem zostali zesłani na tereny dzisiejszej Albanii, ale stworzyli sektę islamską, pewną szkołę interpretacji dogmatów islamskich. I w środowisku tych ludzi wychowywał się Kemal Pasza Atatürk. I w 1922 roku obalił sułtana. I jak widać, idee mają swoje konsekwencje, a pewne pomysły trwają przez wieki. No, bardzo, bardzo interesujące. Myślę, że sięgniemy teraz głębiej do tej historii, a poszukamy też i następnych relacji, które sięgają też i no może bliższych czasów i Europy, czy chociażby rewolucji francuskiej. No ja czy... nie mogę sobie darować, żeby tego nie powiedzieć, ale oczywiście to jest niesforne, bo już wracamy do rozmowy. Czyli mamy źródła tej emigracji, mamy obalone pierścienie, nazwijmy to sanitarne, tak może nieładnie powiem, tak? Mamy ideologów, którzy formują nie tylko poprzez swoich niegroźnych, nazwijmy to albo groźnych współpracowników z mediów nasze umysły, umysły również polityków, osób, którzy decydują. Tutaj ja przywołam z kolei jednego z niedawno zmarłego profesora Brzezińskiego, który można się było w wielu elementach nie zgadzać, ale
Profesor Brzeziński bardzo często powtarzał, że jednym z większych zagrożeń dla bezpieczeństwa państw jest niska świadomość zagrożeń przez polityków. Ci ludzie formują sobie pewne bezpieczeństwo w swoich głowach, w swoich umysłach. Tak jak klasycy, strategzy wojskowości mówią, że wojny się dzieją w głowach, wojny się dzieją w umysłach, wojny się dzieją w planach. Ostatnią, że powiem, najgorszą fazą wojny jest to, kiedy wojsko musi wyjść na pole i walczyć ze sobą. Ale wrócę, kontynuując ten wątek pewnej ideologii, która już jest zasiana i otrzymujemy rzecz ostatnią, pewien mechanizm. Mechanizm nie tylko wpływu z racji swojej pozycji międzynarodowej, ale mechanizm także w postaci bardzo dobrej administracji. Tu mówię o pani Angeli Merkel jako kanclerzu Niemiec i państwie niemieckim. W sprawie 5% udziałem w produkcji światowej, z numerem jeden w Europie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. I nie wiem, czy państwo pamiętają to wystąpienie słynne noworoczne z przełomu 15 i 16 roku, w którym to pani kanclerz Merkel mówiła o wielkiej szansie jutra dla Niemiec w przyjmowaniu emigracji, tak? Mówiła, żeby też nie dawać posłuchu tym, którzy mają ten efekt nienawiści na tle rasowym, tak? Czyli od razu nas kwalifikowała, kto z nami to dobrze, kto nie z nami to źle. I to nie mówię o tym tylko w kontekście samego wystąpienia, ale to wystąpienie uformowało stosunek wielu przywódców państw europejskich, nie tylko organizacji europejskich, do problemu. I zaczęło się już bez pardonu. Niemcy decydują o tym, że będą relokacje, poza tym, że to jest niezgodne z prawem międzynarodowym, z konwencją genewską, z przyznaniem statusu uchodźcy. Jest to łamanie wszelkich reguł i zasad funkcjonujących w obrocie międzynarodowym. Niemcy zaczęły decydować o tym, co się ma stać z tymi ludźmi i które państwa mają być tymi emigrantami, czy też później uchodźcami. I jakie to będzie miało konsekwencje, panie Witoldzie, dla tychże państw, które mogą stanąć albo po jednej, albo po drugiej stronie? Co będzie, kiedy zgodzimy się? Co będzie, jeżeli się nie zgodzimy? To już w kontekście naszego kraju. Ja bardzo boję się futurystyki, dlatego że strasznie się potem można skompromitować, bo mijają lata i widać po prostu płytkość myślenia, prawda? Rzeczywistość rozwinęła się w różnych kierunkach, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Pani profesor Staniszki zlubowała się w takich przewidywaniach, no i jak wyszło, tak wyszło. Więc ja się tego boję, ale jeżeli chodzi o Niemców, to Niemcy mają pewien charakterystyczny rys swojej cywilizacji. Oni bardzo lubią pisać na swoich pasach Gott mit uns. A to jest zasadniczo inna perspektywa, niż gdybyśmy napisali uns mit Gott. Prawda? Wir mit Gott. Wir mit Gott, a nie Gott mit uns. My z Bogiem, czy Bóg z nami. Prawda? To jest bardzo zasadnicza sprzeczność na gruncie chrześcijaństwa, która także przywiodła do wielu kłopotów. I myślę, że to myślenie Niemców, którzy wydali takich filozofów jak Hegel, Feuerbach czy Marx, to myślenie Niemców stało się źródłem wielu groźnych chorób przełomu XIX, XX, a nawet XXI wieku. Ta filozofia niemiecka, ten konkret, to takie dookreślenie Pana Boga i wyznaczenie Mu bardzo praktycznej funkcji w naszych planach. To nie jest tak, że Niemcy nie znoszą w tej swojej hermeneutyce, jakbyśmy to określili, oni nie znoszą niedookreślenia. Ich słowa są bardzo twarde i kroją przestrzeń jak nóż. Dlatego w filozofii rzeczywiście jest wielu wielbicieli niemieckiej filozofii. Ale oni nie znoszą tego momentu metafizyki, który jest potrzebny w chrześcijaństwie, bez którego nie ma dobrej inspiracji, bez którego nie rodzą się nowe, prawdziwe idee. Oni lubią to wszystko tak poszufladkować, tak posiekać, żeby wyciągnąć z tego tylko racjonalne wnioski. Bo to, że Niemcy są racjonalni, to tego im odmówić nie możemy. Oni są racjonalni do bólu. I to do bólu fizycznego innych narodów.
I myślę, że tak jak kiedyś, w latach 70., na początku lat 70., fenomen turecki uratował niemiecki rynek pracy, gdzie już pokolenie tych entrepreneurów, jakbyśmy ich nazwali, starzało się. Kiedy już niemiecka maszyna przemysłowa i społeczna była bardzo rozpędzona, potrzebowała coraz to nowych rąk do pracy, już tych rąk nie było. I nastąpiło wypełnienie tej luki przez fenomen turecki. Ponad 2 miliony Turków zostało inkorporowanych na rynek pracy niemiecki. Jak oni byli traktowani, to pokazał kiedyś taki znany lewicowy niemiecki dziennikarz Günter Wallraff. On napisał taką książkę, reportaż na samym dnie. To była wstrząsająca wtedy dla Europy książka, ponieważ on opisał doświadczenia tureckiego gastarbeitera, w którego się wcielił, na niemieckim rynku pracy. Pokazał, jak bardzo, to takie słowo, które lubi lewica, szowinistyczni są Niemcy, jak bardzo praktycznie rasistowscy, jak gnębią tych biednych Turków. Wtedy, tam, w latach 70. Ale minęły lata. Fenomen turecki już się nie powtórzy. Turcja stanęła na nogi. Między innymi dzięki inwazji amerykańskiej na Irak. To jest początek takiej prosperity gospodarczej dzisiejszej Turcji. Jak Państwo pamiętacie, Turcy wtedy wyznaczyli Amerykanom sowitą opłatę za przelot samolotów. To było cały fenomen, który mógłbym długo opowiadać, ale on niekoniecznie jest dla nas tak bardzo interesujący. Więc Turcy mają własny rynek pracy. Tam stopa życiowa w ciągu ostatniego pokolenia podniosła się naprawdę bardzo wysoko. Każdy z Państwa, kto jeździ do Turcji, to wie, jaka była Turcja w latach 80., jaka jest Turcja dzisiaj. Zupełnie inna. Cały czas młoda, bo to jest młode społeczeństwo. Z Turcji już ten rezerwuar nie działa. A na rynku pracy, według demografów niemieckich, analityków, jest brak około 2,5 miliona rąk do pracy. Par rąk do pracy. Teraz skąd ich wziąć? Z Polski zawsze to jest problem, bo będą chcieli stworzyć formalnie mniejszość polską. Tradycyjnie z Polakami Niemcy mają problemy. Z Bałkanami rzecz ma się podobnie. Więc skąd ci Niemcy mieli brać kolejnych niewolników do pracy? Kolejnych nisko opłacanych gastarbeiterów? Już możliwość się skurczyła. Mogli oczywiście brać ich wprost z czarnego lądu, powtarzając fenomen niewolnictwa tylko w dzisiejszych kapitalistycznych czasach. Mogli to robić oczywiście, tylko że otrzymaliby pracowników dosyć słabo wykwalifikowanych. Więc pomyśleli, że z krajów takich jak Syria czy Libia są w stanie zassać tą śmietankę społeczną, której już się niedobrze żyje w tych krajach, a ona może do Niemiec przyjechać. Będą inżynierowie, lekarze, specjaliści. No tak, ale jak to zrobić? No i to jest już moja swobodna spekulacja, ale powtarzam ją po raz któryś z kolei. Niemcy zastosowali taką zasadę Durchschlaga, czyli wciągnąć wszystko, przepłukać, zostawić to, co najlepsze, a całą resztę upchać w mniej wartościowych krajach Unii Europejskiej. I ta rachuba była bardzo racjonalna. I prusaczka Angela Merkel może być posądzana o różne rzeczy, ale na pewno nie o brak rozsądku w takiej rachubie. Tylko że im się rachuba zawaliła, bo z jednej strony się pojawił Orban trochę wcześniej, z drugiej strony się pojawił rząd PiSu. I okazało się, że sito nie działa tak, jak powinno. Czyli ci niewykształceni, niedostosowani do norm życia społecznego migranci znaleźli się w Niemczech i nie ma ich jak wypchać. Stąd jest ta agresja pana Junckera, stąd najgłośniej, najbuńczuczniej o karach dla Europy Środkowej krzyczą politycy niemieccy, bo mają problem. Ci migranci mieli być tam chwilę, a są już ponad 2 lata, a czasami dłużej. Zaczynają się problemy społeczne. Zaczyna się
wzmacniać opozycja, która jest przeciwko relokacji. Więc oceniając politykę, jak najmniej słuchajmy deklaracji polityków, bo oni będą nam mówić o humanitaryzmie, o prawach człowieka, o demokracji, o tym wszystkim. To jest takie kazanie współczesnej Europy, ale oglądajmy skutki. Niemcy chcieli wypełnić rynek pracy. No i tu pewnym chyba dopełnieniem jeszcze tego puzzla jest to, że też miała być zapewniona pewna ochrona ze strony Komisji czy Unii Europejskiej. Swój człowiek od góry, prawda, w razie czego będzie pacyfikował wszystkie kraje hurtowo, tak? Bo ja jestem tutaj pomocny. Panie Witoldzie, a ja z kolei bym taką jeszcze jedną rzecz wysnuł, a mianowicie przywołam dwóch ludzi, którzy są na bardzo wysokich stanowiskach. Jeden nazywa się Filip Pogrendy. I jest wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców, pewnie znany Państwu skrót UNHCR z siedzibą w Genewie. Historycznie konwencje genewskie tam są podpisywane od lat jako te najbardziej humanitarne przepisy, które obowiązują w świecie. W ogóle UNHCR nie włącza się w dyskusję w Europie. Włochy, państwo, które ma absolutnie kluczowy dla siebie problem z nielegalną migracją, i druga persona, komisarz Unii Europejskiej, Grek, też państwo tranzytowe, jak to można powiedzieć, czy etapowe nawet, bo w tych procesach migracyjnych to jest pewna hierarchia, skąd dokąd przybywają. Wysoki komisarz Unii Europejskiej do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelskich, pan Dimitros Avropoulos, który jest zwolennikiem forsowania teorii relokacji, a jednocześnie karania finansowego za wyrażenie niezgody na taką relokację. Widzimy Unię Europejską, komisarza Avropoulosa, który jest aktywny, nie widzimy UNHCR-u. Dlaczego ONZ? Dlaczego wysoki komisarz do spraw uchodźców milczy na tą wielką tragedię? To jest urząd, który jest powołany do opieki nad tymi ludźmi. Jakby pan to wytłumaczył? Ja mam wrażenie, że Organizacja Narodów Zjednoczonych już jest Ligą Narodów. To już jest truchło. To już jest truchło. To już jest fasada, która niewiele reguluje. Oczywiście mamy UNICEF, UNHCR, mamy te różne agencje. One właściwie dziś uprawiają taką lewicową agendę z podlaniem jakimś z sosem o global warming, o takich rzeczach, coś tam z Alagora. Tak, to jest taki wolapik jakiś dziwny, przeciwko któremu nawet buntuje się przecież kiedyś papieżyca nowej lewicy, czyli Naomi Klein. Ona nawet już pokazuje ich hipokryzję, nieskuteczność i brak rozwiązań. Bo gdyby UNHCR działał jak należy, to dziś mielibyśmy presję na kraje Zatoki Perskiej, a szczególnie na Arabię Saudyjską, żeby przyjmowali uchodźców swoich braci. Nie było problemu odrębności kulturowej, odrębności religijnej, właściwie najbardziej naturalny kierunek migracji. Dubaj, Szardża, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Arabia Saudyjska. No przecież kapią złotem. Nie byłoby dla nich problemu żadnego finansowego, żeby zaopiekować się swoimi braćmi migrującymi z terenów wojny. A jakoś coś takiego się nie dzieje, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych jest ślepa na jedno oko. Ona widzi tylko problem w Europie. A z drugiej strony, kto się przejmuje dzisiaj ONZ-em? Nie wiem, czy Rosjanie się tym przejmują, czy Chińczycy, czy Amerykanie. Raczej nie. Więc wydaje mi się, że organizacje międzynarodowe, które kiedyś zostały powołane do tego, żeby strzec jako takiego pokoju po najkrwawszej z wojen w historii ludzkości, stały się już wydmuszkami. To są już wydmuszki i siedziba dobrze ustawionych biurokratów, którzy zarabiają dobre pieniądze właściwie za mielenie pustego powietrza. Bieda w tym, że nie ma organizacji, które by przejęły pałeczkę, mówiąc tak kolokwialnie, po tych organizacjach, że nie ma ponadnarodowych regulatorów, które zgodnie z jakimś zdrowym rozsądkiem i obserwacją rozwoju świata chciałyby wpływać na jego losy.
Może to już jest niepotrzebne. Bo kto dzisiaj Komunistycznej Partii Chin będzie dyktował normy ekologiczne, normy przestrzegania praw człowieka, jakiekolwiek normy. Przecież świat wykazuje ogromną hipokryzję, którą obnażają Chiny. Walcząc o prawa człowieka, przejmując się humanizmem, opowiadając o niedolach wojen, uważają, że Chiny nie istnieją na świecie. Chin nie ma. To, że Chińczycy tworzą obozy koncentracyjne dla różnych mniejszości, to w ogóle nie przebija się do żadnej świadomości. Musimy być cicho, bo z Chinami się robi dobre interesy. I to jest dzisiejszy świat. Regulatorem prawdziwych posunięć dzisiejszego świata są dobre interesy. Dobre interesy ponadnarodowych korporacji. Nikt tego nie zastopował. Kiedyś alterglobaliści, czyli lewicowcy, podnosili bardzo wyraźnie problem korporacjonizmu, problem globalizacji świata jako przyszłego reżimu, który ograniczy nasze prawa obywatelskie. Dziś o tym się już po prostu nie mówi. Nie ma dzisiaj lewicy, która podnosiłaby tego typu problemy. Ważne. Więc wchodząc na tą ścieżkę organizacji międzynarodowych, konwencji, które gdzieś tam podobno są podpisywane, to można się tylko uśmiechnąć. To nie są regulatory rozwoju świata. Świat rozwija się w oparciu o zupełnie inne mechanizmy. Ale w takim układzie mamy kolejną ścieżkę przed nami, bo wydaje się, że proces migracyjny nie zostanie zahamowany. Nic nie wskazuje na to, wręcz odwrotnie. Ostatnio minister spraw zagranicznych Niemiec mówił nawet o liczbie 100 milionów emigrantów, co prawda bardziej na kierunku Afryki subsaharyjskiej, którzy no, prawie że w blokach czekają na możliwość przeniesienia się do lepszego świata. Ale pojawia się kolejny temat, to znaczy polski rząd czy minister spraw wewnętrznych, premier polskiego rządu jednym głosem mówią, że nie zgadzamy się na relokację migrantów. W związku z tym wydaje się też realnym krok następny w relacjach międzypaństwowych pewnego sporu. No nie chcę tego mocniej nazywać, ale myślę, że na wymianie konwencjonalnych pism i protestów no chyba się nie skończy. To będą jakieś próby nacisku, mniej lub bardziej gospodarczego, politycznego, próby wyłączenia chociażby z funkcji decyzji, wpływu na dalsze losy czy współuczestniczenie w jakimś projekcie. Pewnym dla mnie z kolei takim wskaźnikiem ostrzegającym było spotkanie w Wersalu. To też to pan redaktor był uprzejmy, wspomniał, że Niemcy są wyrachowani do bólu. Proszę zwrócić uwagę, że wszelkie trudne decyzje podejmowane są pod hasłem w Wersalu, w Rzymie, nigdy w Berlinie. Tylko siedziba Banku Europejskiego jest we Frankfurcie, tak przypadkowo. Tak jest, no bo to jest tak, to jest ten krwioobieg gospodarczy, więc tutaj realnym problemem oczywiście, no już nie chcę mówić o takich wewnętrznych, społecznych, które mogą nastąpić, chociażby no, w fizycznym wystąpieniu na mieście tak zwanym, tak, na niezgodę na przyjazd emigrantów z obcego państwa, na zastąpieniu przez społeczeństwo funkcji, do których jest powołane państwo, do ochrony naszego bezpieczeństwa, jakkolwiek by tego nie nazywać. Ja cały czas się dziwię i nie zrozumiałem jeszcze nielogiczności postawy ludzi lewicy. Ponieważ dla nich ważne są prawa człowieka, prawa kobiet, a jednocześnie tak mocno forsują multikulturalizm i ubogacanie Europy przez islam. No ale czy islam gwarantuje prawa kobiet? Czy islam gwarantuje prawa człowieka w ogóle? Przecież już mówiłem na tej sali o tym, że islam oznacza absolutne poddanie się woli Boga. A Bóg jest nieokreślony, nieobliczalny i nie podlega racjonalności. Tak jak nasz Bóg, Bóg prawdziwy, jest racjonalny. My wiemy, czego się po nim spodziewać. Oczywiście w pewnej mistyce, ale wiemy. Tak Bóg islamu, Bóg, w którego kiedyś wierzyli Kurajszyci, a potem
to się rozpowszechniło, czyli ten Allah, jedno z 14 bóstw, jakie było czczone w Mekce za czasów początków juwenaliów Mahometa, ten Allah jest kompletnie nieobliczalny. On w ogóle, o nim nie należy myśleć, tylko należy się poddać jego woli. Islam oznacza poddanie. Jeżeli państwo mówią, że islam oznacza pokój, to co oznacza salam? To jest bardzo proste, no. Więc jeżeli ten Bóg jest nieobliczalny, jeżeli ten Bóg jest niepojęty, całkowicie niepojęty, to jak należy się kierować jego wolą? No, jego wola jest komunikowana przez imamów. Bo imamowie mają taki trochę bliższy kontakt z Allahem. A przynajmniej z Mahometem, który jest jego prorokiem. Prawda? I jeżeli tak, to biorąc pod uwagę, że islam nigdy nie rozdzielił spraw państwa od spraw religii, to możemy wiedzieć, że islam jest właściwie dyktaturą. Islam jest jednym, jest koncepcją jednego państwa na całym świecie. Państwa Allaha naturalnie. I jeżeli lewica dzisiaj każe za islamofobię, bo to taki nowy termin, który został wypromowany niedawno, islamofobia, tak? Jeżeli ja mówię takie rzeczy, znaczy jestem islamofobem. Tak jak kiedyś było, i to dzisiaj chyba jest, ale z mniejszym natężeniem, jeżeli nie podoba mi się homoseksualizm w warstwie politycznej, to znaczy, że jestem homofobem. Czyli co, boję się ludzi. No, to właściwie tak trzeba by to tłumaczyć. Się boję ludzi, jestem homofobem. Tęcza, te wszystkie rzeczy. No ale to są symbole, którymi nas po prostu się zwodzi i miesza nam się w głowach. Jeżeli dzisiejsza lewica z jednej strony zaprasza czcigodnych migrantów, żeby ubogacili nas kulturowo, a z drugiej strony cały czas gdaka o prawach człowieka, prawach kobiet i w ogóle prawach do bólu wręcz wyekstrahowanych gdzieś tam, prawda? Nawet o prawach do śmierci, o prawach do zabijania w pewnych okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. No to jakby zupełnie się nie, ze sobą nie styka. Ale nie budzi to niczyjego zastanowienia, prawda? Że tak wyraźna nielogiczność jest w postawie dzisiejszej lewicy. Ja mówiąc lewica myślę eurokraci. Bo oni dzisiaj rządzą Europą. To przecież nie De Gasperi i jego potomkowie rządzą Europą, tylko rządzą potomkowie Altiero Spinellego. Czyli komunisty włoskiego, który nawet komuniści wyrzucili z partii komunistycznej, bo nie mogli z nim wytrzymać. Więc jeżeli tak, to żyjemy we władaniu ludzi nielogicznych. Ludzi, którzy mają w głowie antytezę własnego istnienia. Bo to tak, że z jednej strony siedzą na gałęzi, a z drugiej strony piłują tą gałąź. Bo kto zginie pierwszy, jeżeli islam rozpocznie gorącą wojnę? Oni zginą. No zginą mniejszości seksualne, że już tak powiem poprawnie politycznie. Zginą lewacy, bo nie wierzą w Pana Boga, czyli są osobistymi wrogami Allaha. I tak dalej, i tak dalej. No, potem zginą piewcy praw kobiet. Potem będziemy my wszyscy ginąć z różnych powodów, bo islam zawsze znajdzie powód do tego, żeby nam obciąć głowę. Ale jest szansa na pewną zmianę tej formuły, tej mentalności? Czy ta zmiana musi nastąpić, no, jakkolwiek by to też tragicznie nie zabrzmiało, po jakimś dużym kataklizmie, który się ma wydarzyć? Bo to, co obserwujemy, krok po kroku, różnego rodzaju, powiedziałbym, pewną swobodę wyboru miejsc ataków terrorystycznych, już do nich chcę przejść powolutku, jako tego pewnego szczytu, który towarzyszy temu masowemu ruchowi migracyjnemu i tej, no, ideologii islamskiej, czy też wyrodzonej ideologii, może nie do końca nawet islamskiej. Swoboda wyboru miejsca, swoboda wyboru jakby sposobu ataku, tak? Czy w ogóle kpienie wręcz z najróżniejszych już miejsc, no, pod murami parlamentu prawie że brytyjskiego, dokonywane różnego rodzaju ataki, pokazują też wyraźnie, że my jesteśmy jakby już prawie tutaj zasymilowani, tak? Znaczy nawet nie kulturowo, bo to się nigdy nie stanie, tak jak pan redaktor wspomniał, ale co do formuły wyboru, działania i tak dalej, bójcie się nas. To znaczy my w ramach tej poprawności
i pewnego jakiegoś iluzorycznego, nawet powiedziałbym w tym momencie, miłosierdzia, mamy się wycofać z reakcji, tak? A druga strona nam pokazuje pełną swobodę działania. Czego możemy się spodziewać? Znowu troszeczkę pytanie nie w stylu, który pan lubi, o przyszłość, ale myślę, że w tym wypadku pytanie o naszą przyszłość ma absolutnie słuszne podstawy. Ja pokuszę się o mówienie o przyszłości najbliższej. Wojna trwa. Na terenie Europy trwa wojna. Musimy sobie zdać z tego sprawę, bo to jest warunek naszego bezpieczeństwa. Jeżeli ciągle będziemy udawać, że jest pokój, to pokojowo zginiemy. Tak będą walczyć o ten pokój, że nas po prostu wszystkich wytłuką. Czy to eurokraci, czy nachodźcy, czy ktokolwiek inny. Bo Europa jest tak słaba, że dziś każdy może robić co chce na tym kontynencie. Ale nie do tego zmierzam. Jeżeli trwa wojna, ona trwa oczywiście na razie bardziej w kulturze, czyli trwa wojna o nasze umysły, o nasze świadomości. To jest pole współczesnej wojny. To jest Stalingrad, Borodino dzisiejszych wojen. Kultura i media. Tam się rozgrywają zasadnicze bitwy i one trwają. To są zaciekłe bitwy, padają ofiary, toczą się przewlekłe wojny pozycyjne i tak dalej, i tak dalej. W Polsce też ta wojna trwa. Więc jeżeli uważamy, że trwa wojna, to zastanówmy się, czy my mamy wodzów. Czy eurokraci są wodzami Europy, którzy będą ją wieść na wojnę? Czy też siedzą w swoich wygodnych biurach, ale na pierwsze oznaki zagrożenia porzucą te biurka, porzucą te kopiarki i sekretarki i zbiegną w niewiadomym kierunku, mając dużo pieniędzy. A na bruku będą leżały faksy i kopiarki i martwe sekretarki. Prawda? Bo tylko ci ludzie zostaną. Eurokraci zdążą uciec z okrętu. Tak jak kapitan Schetino z promu. My nie wierzmy już w kapitana, który schodzi ostatni z pokładu. Bo takich kapitanów dzisiaj nie widać. Nie ma. Kto w Europie dziś jest gotów wziąć odpowiedzialność za prowadzenie wojny? Czy my mamy wodzów, generałów, strategów, wojska? Więc mamy Donalda Tuska, mamy Angelę Merkel, nomen omen twardą prusaczkę, mamy całe legiony, nomen omen legion cały mamy eurokratów. Oby oni się zamienili w to, co nasz Zbawiciel zamienił w legion i skończyli tak, jak to się stało, ale nie bądźmy zbyt wymagający wobec naszego Stwórcy. Więc wiecie państwo, no, skoro jesteśmy w stanie wojny, to musimy rozglądać się za dowódcami. Kim mają być nasi dowódcy? Czy papież Franciszek jest naszym dowódcą? Czy Donald, no, nie porównuję, bo to nie jest kwestia, że stoją na równej płaszczyźnie, ale papież Franciszek jest naszym marszałkiem. Nominalnie. Nasi biskupi są naszymi generałami. Z drugiej strony eurokraci. No Donald Tusk nominalnie dostał funkcję, powiedzmy, jakiegoś wysokiego oficera sztabowego. No i to wszystko razem się nie spina. My to jeszcze widzimy, bo Europejczycy już tego nie widzą. Już tak im namieszali w głowach. Tak szaleje tam cenzura polityczna, cenzura poprawnościowa. Tak zakłamuje się wydarzenia, że oni już tego nie widzą. Oni już nie reagują. Oni już wierzą w to, co mówią politycy europejscy coraz częściej. My musimy się nauczyć żyć z zamachami. Jako z częścią pejzażu politycznego Europy. Prawda? Oni już się z tym godzą. A my jeszcze nie. Więc teraz jest kwestia, czy my, naród średniej wielkości na kontynencie, jesteśmy w stanie odegrać jakąś rolę w dziele tej przysposobienia się do nowej wojny. To już nie jest kwestia sporu pomiędzy Platformą i Prawem i Sprawiedliwością. Bo my wkraczamy w etap, na którym będziemy musieli bronić naszych wartości.
bo inaczej nie będziemy mieli sensu życia. Oni nam odbiorą sens życia, a ludzie, którym odbiera się sens życia, są już bezwolną mierzwą. Można ją zamiatać z kąta w kąt. Dlatego jakby Europejczykom dzisiejszym zabrać znamiona ich bogatego życia, czyli akcje, karty, samochody, dobre mieszkania, to oni by stracili sens życia. Bo już nie mają innych dążeń. Więc to dosyć apokaliptyczna wizja i może nawet przerysowana, ale czas mamy wojenny, rozglądajmy się za wodzami. Może to nie są wodzowie sensu stricto militarni, bo ta wojna nie ma charakteru militarnego póki co. Ale to jest wojna o nasze umysły, dlatego powinniśmy mieć generałów, którzy w tej wojnie prowadzą zaawansowane strategie wojenne. Bo wojna, jak już pan powiedział, i jak twierdzą Chińczycy, którzy się na tym znają, najpierw rozgrywa się w głowie i najlepsze wojny to te, do których i bitwy, te, do których nie doszło, bo zostały wygrane właśnie na płaszczyźnie umysłu. No ja może troszkę optymizmu. W świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński wprowadził do biegu politycznego, nawet międzynarodowego, takie pojęcie Europy Środkowej. I nie był to pewien, nie była to pewna fantazja, która była powodowana tym, że był Polakiem. Do tego czasu mówiło się o naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Co to znaczyło w sprawach międzynarodowych? A mianowicie łączyło się interesy Warszawy z interesami Moskwy, tak w dużym skrócie. To, co tam dobrze, to i tutaj też dobrze, Europa Środkowo-Wschodnia, region, tak plus minus. Europa Środkowa pojawiało się takie pojęcie, które teraz w pewnym nieładzie nawet komunikacji publicznej politycy zatracają, nawet z różnych partii, nawet nam pewnie bliskich. Przypominam o tym, bo to istniało już od 2005 roku, pojęcie szóstego, tak pielęgnowane. I dzisiaj mamy kolejną sytuację, za parę tygodni szczyt Międzymorza, Trójmorza, które wydaje się, oprócz wielu innych aspektów związanych z bezpieczeństwem, wydaje się być pewną, jak spojrzymy na mapę od góry do dołu. Ja to zawsze podkreślałem, że jak mówimy o sprawach także i w wielkiej polityce, zawsze warto otworzyć najpierw atlas do geografii i zobaczyć, gdzie leżą państwa, z kim graniczą, z jakim morzem, jaką rzeką, a potem rozpocząć długie debaty na temat tego, czy można się obronić, czy się nie można obronić. I mamy ten, za chwilkę tą konwencję Trójmorza. Czy pan, panie Witoldzie, widzi jakąś możliwość, żeby wykorzystać również ten moment chociażby, żeby powiedzieć o tym zagrożeniu, które pan wręcz nazwał prawie że wojennym dla przyszłości Europy Środkowej i zebrać dużą koalicję, taką, no proszę zerknąć, że prawie koalicję chrześcijańską, bo tak to wszystko nam wychodzi. Ja jestem bardzo sceptyczny wobec idei Międzymorza, polityki jagiellońskiej, postjagiellońskiej, czy idei Europy Środkowej, bo takim konstruktem teoretycznym uspokajamy sobie sumienie, że coś istnieje. No, nie będzie tak źle, no bo coś istnieje. Co? Ja uwierzę w istnienie Europy Środkowej, jakiegoś postheksagonale, czy jakkolwiek to nazwiemy, Międzymorza, w momencie, kiedy będę widział autostradę Sofia-Bukareszt-Gdańsk. Jeżeli będę widział, że powstała autostrada Sofia-Bukareszt-Gdańsk, przebiegająca przez Pragę naturalnie i Bratysławę i Budapeszt, to uwierzę, że istnieje Europa Środkowa jako pewien twór zlepiony ekonomicznie, politycznie i mający pewną wizję przyszłości. Jak dotąd Niemcy przede wszystkim, ale przecież nie tylko oni, skutecznie uniemożliwiają powstanie nawet takiej autostrady. Dlaczego dzisiaj nie ma z Bratysławy do Gdańska autostrady? To Słowakom by się nie przydała? Nie woziliby do portu w Gdańsku swoich towarów frachtem kołowym? Dlaczego są niespławne polskie rzeki? To wszystko razem mówi, jak wielkie są zaniedbania w praktyce. Bo my mówimy polityka jagiellońska. Dobrze, no jak ta polityka jagiellońska, giedroyciowska nam wyszła? Litwini nas nienawidzą.
Czesi się z nas śmieją, chociaż my z Czechów się śmiejemy, ale oni się z nas śmieją, bo oni są bardzo twardo stąpającymi po ziemi Słowianinami. To najbardziej niemieccy Słowianie ze wszystkich Słowian. I Czechom różne sztuczki wychodzą w polityce. Lepiej niż nam, zwłaszcza w dyplomacji. Więc łączy nas dziś wspólna obawa przed nachodźcami, uchodźcami, emigrantami. Tak, to nas łączy. Ale sprawdzian na forum Brukseli tego spoiwa, jak wyszedł? 27 do 1? Tak wyszedł? Jak głosował Orban? Prawda? Jak głosował Orban? Dlaczego tak głosował? Bo jest pragmatykiem. Bardziej niż my, którzy ciągle marzymy o czymś, co nie istnieje. Jeżeli ma istnieć Europa Środkowa, co jest oczywiście, istnieje w tym sens wielki i ekonomiczny, i polityczny, i społeczny, bo wiele nas łączy, to to musi być zlepione gospodarczo. Nord Stream 2 rozbija całkowicie już przecież koncepcję Międzymorza. Niemcy to robią i tutaj nie ma solidarności europejskiej. Tak jak powinna być solidarność przy relokacji uchodźców na przykład. Ideologia europejska dziś jest bardzo wybiórcza. Czyli tłusta mucha przebije się przez tą sieć, a te małe muszki będą tam gdzieś grzęznąć. Dlatego ja nie wierzę w ideę Międzymorza do momentu, dopóki nie powstaną chociażby właśnie autostrada, wspólne interesy morskie pomiędzy Polską a całą Europą Środkową. Dlaczego Rostock się rozwija, a Gdańsk czeźnie jako porty? Dlaczego Niemcom opłaca się budować dzisiaj statki, a Polsce nie? Dlaczego Unia Europejska nie obłożyła sankcjami pomocy dla przemysłu okrętowego w dawnym NRD, a obłożyła sankcjami pomoc państwową dla Polski? To są istotne pytania, które tkają jakby naszą wizję tego, co może być. Możemy być oczywiście organizmem niezależnym, ale czy nam na to Niemcy pozwolą? Czy Rosjanie nam na to pozwolą? Bo to jest taka mrzonka, że naraz arytmetycznie zliczymy, ile tam jest nas wszystkich. Mamy duży potencjał gospodarczy, powiedzmy na poziomie Bawarii. Jak się wszyscy zliczymy, wszystkie nasze gospodarki, to może na poziomie Bawarii wypadniemy i będziemy tutaj stanowić siłę. Na razie nie stanowimy żadnej siły i rozgrywają nas w różnych kierunkach. Miało troszkę optymizmu, ale taka była intencja pytania, ale dziękujemy za to. Poprawię się. Proszę nie. W pełni zgoda. Ja przypomnę jeszcze taką, może już zapominaną trochę historię z wojny sześciodniowej, gdzie w zasadzie sukces armii izraelskiej został osiągnięty przez dobrą komunikację kolejową i lądową. Umiejętność przerzucenia szybkość sił zbrojnych to było to, co dało sukces. Proszę Państwa, tak liczne grono nie może pozostać nieme. Zapraszamy teraz Państwa do zadania przynajmniej kilku pytań. Prosimy o krótkie pytania i pan redaktora prosimy o słowo wypowiedzi. Robert, jeszcze przepraszam. Ja muszę zapamiętać tą ostatnią sekwencję, którą pan wypowiedział, bo to pięknie zabrzmiało. Tak liczne grono nie może pozostać nieme. Proszę bardzo o pytania. Do mikrofonu w tej rzeczy. Jeżeli pytania, to tu państwo podchodzą. Zapraszam, podchodzimy tutaj. Pan reżyser zaprasza z przodu tutaj. Grażyna Urbania, Gazeta Polska w Warszawie. Ja mam takie pytanie. Bo ja tak swoją taką... Ja mam pytanie, tak swoją, że tak powiem, kobiecą głową tak sobie myślę, że Angela Merkel nie jest, że tak powiem, idiotką i wie doskonale, co robi. I moim zdaniem ja widzę na tych łodziach, że to nie przypływają ani emigranci, ani uchodźcy, tylko to przypływa jakieś młode, dzielne wojsko. I jeszcze, no fajnie by było, tylko że to wojsko jeszcze jest różne od nas kulturowo. I po co to jest?
Czyżby Angela Merkel chciała, nie wiem, wyniszczyć swój naród, czy ma jakieś inne plany? Bo moim zdaniem to jest celowe i pod tym kątem, czy to tak trochę mam rację, dobrze myślę, czy tak, czy tylko to jest ekonomiczna sprawa, że chciała sobie troszeczkę ludzi stamtąd ściągnąć. A moim zdaniem, jak chciała kogoś do pracy, to raczej no, kulturowo podobnych ludzi, a nie leni śmierdzących za przeproszeniem. I tak mi się to nie układa, tak do końca, jak pan tak mówi. No może tak, ale no idiotką na pewno nie jest i tyle państw nie jest i wszyscy milczą i tak jakoś tak to się układa, że mają swobodę przemieszczania się. A cały świat niestety jakby chcieli, to by zastopowali. I to mi się tak nie układa i nie wiem, co o tym sądzić. Znaczy, ja się z panią... Grażyna Urbaniak, Gazeta Polska Warszawa. Pan reżyser tutaj dyktuje twarde warunki gry. Więc zgodzę się z panią na pewno z tym twierdzeniem, że o wszystko można podejrzewać panią Angelę Merkel, nawet od skłonności do nudyzmu, ale o idiotyzm nie. Więc ona twardo stąpa po ziemi. Na dodatek przecież nie jest solistką, tylko jest przedstawicielem no, bardzo poważnie myślącego grona, które steruje Niemcami od lat i to z niezłym skutkiem. Więc myślę, że to jest tak. Z jednej strony Niemcy weszły w pewien konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego, że germańska Europa nie bardzo podoba się politykom amerykańskim, a Trumpowi nie podoba się już w ogóle. Więc istnieje dla nas nadzieja w konflikcie pomiędzy Niemcami, Berlinem a Waszyngtonem. Że tutaj interesy amerykańskie będą polegały na tym, żeby wzmacniać no, tą przerwę, jak oni to mówią, pomiędzy Rosją a Niemcami. Bo oni tak traktują Polskę, prawda? Że to jest taki teren, który rozdziela Niemcy i Rosję. Jak wiadomo, Niemcy i Rosjanie bardzo szybko się dogadują. W dzisiejszych czasach to dogadują się w dwóch językach, bo mogą sobie wybierać, albo będą mówić po niemiecku, gdzie Putin mówi w tym języku bardzo dobrze, albo będą mówić po rosyjsku i tutaj pani Aniela jeszcze z czasów szkolnych, laureatka olimpiad języka rosyjskiego, też znakomicie sobie radzi. Więc Niemcy się naprawdę dobrze dogadują, zwłaszcza jeżeli chodzi o interesy z Rosjanami. I Amerykanie to na szczęście wiedzą. Amerykanie może zbyt wiele nie wiedzą, nie przeceniajmy ich, zwłaszcza jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą Europy Środkowej. Natomiast wiedzą, jakie są ich interesy. Ich interesem jest zastopowanie germanizacji Europy. Żeby ten niemiecki silnik gospodarczy nie rozpędził się tak, że nie będzie go można już zatrzymać i pojawi się kolejny konkurent wobec Stanów Zjednoczonych, a już z Chinami mają wystarczająco dużo kłopotów. Więc jakby jeszcze się pojawiły Związek Socjalistycznych Republik Europejskich pod patronatem Berlina, to Amerykanie mieliby poważny problem. Stąd też Amerykanie bardzo przychylnym okiem patrzą na problem migracyjny, bo ten problem osłabia Europę i osłabia także Niemcy. Mimo wszystko. Więc ręka amerykańska w tym też jest przyłożona, ręka turecka, ręka rosyjska, bo w ten sposób Putin załatwia sobie problem Azji Środkowej i Kaukazu, gdzie ma do czynienia z kolejnymi pokoleniami, już drugim pokoleniem radykalnych wahabitów, którzy tam rosną. Putin ich za pomocą paktu z Turcją, bo nigdy nie było tak blisko pomiędzy Putinem a Erdoganem jak właśnie teraz, załatwia sprawę w rękawiczkach, bo z jednej strony wysyła Czeczenów do państwa islamskiego, wypycha ich do państwa islamskiego i tam są dziesiątkowani i ma święty spokój z radykałami, a z drugiej strony wysyła ich na Białoruś, gdzie oni tymczasowo mieszkają i zawsze mogą zagrozić i Pribałtyce, i Polsce. Bo wyobraźcie sobie państwo, że dziś dzięki akcji podjętej z Kremla, a realizowanej przez pana prezydenta Łukaszenkę, do Polski wyruszy 3000 ludzi z Kaukazu. Naraz, na polskie granice. Co będzie się działo? Wyobraźmy sobie, jaki będzie tego skutek. To na Polskę, która jest 40-milionowym niemalże krajem. A co się stanie z Łotwą? Jak tam wejdzie 2000 Czeczenów?
Przecież sami poproszą Putina o interwencję, żeby ustabilizować sytuację. Z Estonią będzie podobnie, nawet z Litwą. Przecież Putin ma ogromną broń w rękach. To jest broń radykalnego islamu, który on wypycha, ale w bardzo logicznych kierunkach. I tą bronią może atakować, kiedy chce, żeby zdestabilizować kraje, które, no, które mu w jakiś sposób szkodzą albo nie podobają się. Prybałtykę może załatwić w ciągu jednego dnia, to za pomocą tej broni tylko. Naprawdę wejście do Estonii czy na Łotwę kilkuset radykalnych islamistów spowoduje, że po prostu lawina się uruchomi. Biorąc pod uwagę mniejszość rosyjską tam i kruchą sytuację gospodarczą i społeczną, to za chwilę nie będziemy mieli tych państw w ogóle. Więc Putin nieprzypadkowo porozumiewa się z prezydentem Erdoganem, bo Erdogan ma jeszcze większą broń, ponieważ na południowych granicach Turcji i w północnej Syrii koczuje dziś prawie 3 miliony uchodźców. Wystarczy, że Erdogan ich puści, Rosjanie otworzą przestrzeń i oni przez Białoruś płyną gdzie chcą. Bo kto ich zatrzyma? Jak my jesteśmy dziś przygotowani na zatrzymanie 1000 Czeczenów? Dziękujemy. Prosimy o następne pytanie. Ja pana zapytałem, bo pan... A, to ja mam odpowiedzieć. Bo pan jest ze Straży Granicznej. No, nie dziś, już był, dawno. Do mikrofonu tam podchodzi. No, nie chcę oczywiście tutaj tworzyć pewnej przeciwwagi dla wystąpienia pana redaktora. Natomiast, no, proszę państwa, no, temat nielegalnej emigracji, no, w Polsce istnieje nie od dzisiaj i on był zawsze. Były inne kierunki. Były to kierunki także wschodnie. Syryjczycy, Libańczycy, Marokańczycy. Były to kierunki dalsze. Indie, Pakistan, Bangladesz, Chiny. W najróżniejszy sposób to się odbywało. Duża część ruchu, tak jak pan wspomniał, to nie będzie niczym nowym. To jest pewne odtworzenie kanałów. Może nawet nie odtworzenie, ale kanał ukraiński, kanał białoruski. Tam, gdzie nie mamy granicy wodnej, czyli tam, gdzie można swobodnie przejść, będzie zupełnie dostępny. To jest ruch bardzo, znaczy komunikacja jest przygotowana. No, kwestia tylko jest wdrożenia i to w zupełnie prosty sposób. Proszę państwa, no, w tak dużym tranzycie, który się odbywa wschód-zachód, drogi są przygotowane. Jak pan redaktor wspomniał, wschód-zachód, nie ma żadnej drogi północ-południe. Ja przypomnę, że kiedyś nawet gdy Kraków Królewski nasz należał do Hanzy, bo miał możliwość spławiania towarów z południa Polski, także z Ukrainy, do Gdańska i dalej w świat. Dzisiaj nie mamy żadnego połączenia śródlądowego w Polsce. Nie mamy żadnej drogi skomunikowanej północ-południe. Już pomijam sam efekt. Proszę państwa, jesteśmy za chwilkę przed dniu, no, za parę tygodni, kolejna rocznica dla nas wielka i bolesna i wspomnienie Powstanie Warszawskie. Z Warszawy wyszło 500 000 ludzi w ciągu 5 dni. A 500 000 ludzi wyszło w ciągu 5 dni w 1944 roku. Taka była fala opuszczenia miasta po wybuchu Powstania Warszawskiego. Ponad 100 tysięcy przez Dułak Pruszkowski. To jest do zrobienia, także te fale, które będą przechadzały się, nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Ja jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, którą warto, jak sądzę, w tym wszystkim powiedzieć. W naszym świecie mamy pewnego rodzaju już asymilację do uważania, że człowiek jest największą wartością. Tak jak pan redaktor wspomniał, w świecie arabskim nie. W związku z tym mamy do czynienia z absolutnie nielegalnym procederem, którego przedmiot, przepraszam w cudzysłowie, czyli człowiek, jest najlepiej strzeżonym elementem życia publicznego, międzynarodowego, wszelkimi konwencjami obudowany, któremu nawet jeżeli uczestniczy w nielegalnym przerzucie, nie może być potraktowany jak narkotyk, który zniszczymy, czy broń, którą możemy zniszczyć, czy inne przedmioty przestępstwa. To jest pewnego rodzaju paradoks, z którym żyjemy i taka fala, jeżeli ruszy w postaci kilkudziesięciu tysięcy pochodu przez granicę lądową z Białorusią czy z Ukrainą w Polsce, jest nie do zatrzymania w sposób konwencjonalny, a nie wyobrażam sobie działań, nazwijmy to osłonowych, które, proszę państwa, trudno jest nam czasami przy źle zabezpieczonym obiekcie sportowym czy uroczystości masowej wyjść w jakiś sposób spokojny, już nie mówię o pewnej formie paniki. Jeżeli takie kilkadziesiąt tysięcy osób za pomocą kilku dobrze przygotowanych
nazwijmy to wolontariuszy, wzbudzi się do pewnej agresji, wzbudzi się do biegu, wzbudzi się do ucieczki, żadne służby nie są w stanie zatrzymać tej eksplozji, nazwijmy to w ten sposób. Nie wiem, czy... Jeszcze pytanie tutaj pan ma. No dobrze, że to zabrzmiało, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nasz spokój wisi na cienkim włosku. Halo? Proszę bardzo. Słychać? Tak. Tak, proszę pytanie. Proszę państwa, moje nazwisko Witold Gawroński, tam niewiele to mówi, jestem człowiekiem z chodnika i mówiąc szczerze, wielu ludzi tu reprezentuję. Chciałbym panu redaktorowi zadać pytanie, bo ci ludzie, którzy robili w Libii, to samo robili na Ukrainie. To byli ci sami ludzie. Koszty utrzymania jednego dnia tam w Kijowie były około $1 000 000. Kogo stać na to? Czy to stać jest było Rosjan? Dzisiaj Ukraińcy przewalają się do nas. Jaka różnica jest, niech pan mi powie, między prezydentem, którego wygonili, a prezydentem, który jest? I ten, którego wygonili, można powiedzieć, był bogaty, a ten, który został teraz, jest bardzo bogaty. I ma, wie pan, i różnicy między nimi ja nie widzę żadnej. To jest jeden punkt. Drugi punkt, chciałbym się zająć, żeby Gazeta Polska, którą, jak to mówią, codziennie kupuję, że zajęła się taką sprawą jak dekretami. Dekret Bieruta, który w tej chwili, proszę państwa, jest strasznie tu podnoszony i tak jak tu pan powiedział, że ta mucha czy coś tam się przebije, a to jest raczej bąk, a mucha zostanie, tak w tej chwili dekret Bieruta jest pokazywany. Nikt nie mówi o dekrecie Napoleona. Jest bardziej barbarzyński, bardziej bandycki jak dekret Bieruta. I o tym się nie mówi. Nie wiem, czy państwo wiecie, że zgodnie z dekretem Napoleona można państwu odebrać wszystko, co macie. Jest tak zwane zasiedzenie, używanie tego. Wystarczy, że używacie. I to już jest w dekrecie Napoleona. Nikt na ten temat nie mówi. Proszę państwa, to są dziesiątki tysięcy spraw dziś w sądach, gdzie ludzie płaczą, gdzie ludzie upominają się o swoje i nie mogą tego otrzymać. Niech pan mi powie, niech się Gazeta Polska zajmie dekretem Napoleona, któremu teraz wystawiliśmy pomnik. Zmieniliśmy plac Powstańców Warszawy na plac Napoleona. Nie wiem, czym on sobie zasłużył tu dla Polski. No, czym on sobie zasłużył, a powstańcy sobie nie zasłużyli, którzy oddawali życie i krew tu za Warszawę. Ja coś o Napoleonie panu powiem. O ile by pan mógł, to po prostu chciałbym, żeby pan tą sprawę dekretu Napoleona poruszył. Bo proszę pana, niech pan przejdzie po sądach. Tysiące spraw jest w sądach, no, którzy upominają się o swoje. No. Dobrze. Wie pan, ja panu mogę służyć konkretami. Proszę państwa, ludziom okradają, kto na tym zyska? Ponieważ jesteśmy ograniczeni czasowo, ale zaraz, ja to jeszcze dokończę. Ale tylko pytanie. Tak, trzy. Zyskują na tym geodeci, adwokaci i sędziowie. Te kasty trzy bogacą się na biednych ludziach. Czas najwyższy skończyć z tym. Okej, dziękuję. Tak. Czy pan redaktor się odniesie? Proszę bardzo. Ja doradzę państwu jedną rzecz. Otóż jeżeli chcecie państwo przedyskutować kwestię Napoleona, to Waldemar Łysiak. Waldemar Łysiak jest specjalistą i on wszystko wyjaśni. Ja tutaj jestem profanem. I polecam Waldemara Łysiaka. Natomiast w tym... Rozumiem, że pan wspomniał o tej sprawie reprywatyzacji. Proszę przeczytać raport z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Tam jest zapis dotyczący oddziału Y zarządu II Sztabu Generalnego i pewien bardzo konkretny kazus w postaci przejęcia majątku po Anieli Lipszyc, która zmarła bezpotomnie, a jednak oficerowie służb specjalnych wojska, LWP wówczas, a potem już WP, przejęli majątek. Tak robili też w innych przypadkach. Także ja z Napoleonem to rzeczywiście ciekawa dyskusja, ale ona dotyczy XIX wieku. Natomiast w XXI wieku warto jest sporządzić wykaz strat, jakie chociażby w sprawach reprywatyzacji w całej Polsce spowodowali oficerowie wojskowych służb informacyjnych
i wcześniejszych formacji specjalnych Ludowego Wojska Polskiego. Bo o tym się bardzo mało mówi. Ja starałem się o tym mówić też w mediach naszych, ale jakoś to się słabo przebija. A Komisja Reprywatyzacyjna zajmie się prawdopodobnie panią Hanną Gronkiewicz-Waltz i tymi wszystkimi tutaj przepychankami warszawskimi. Natomiast z oczu zniknie nam główny mechanizm działań, w który był wpleciony także i pan Balcerowicz jako minister finansów i wiele, wiele innych osób. I naprawdę wyszłaby ciekawa opowieść, gdyby spróbować po nitce do kłębka od początku, czyli od 1989 roku do dziś przejść te wszystkie historie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Troszkę odbiegliśmy od tematu, ale proszę bardzo, jeszcze tutaj są dwa pytania. Proszę bardzo. Magdalena Kuczyńska, klub Gazety Polskiej Warszawa. Ja wracam do pani Angeli Merkel i do pytania koleżanki mojej. No tak, ona nie jest idiotką, ale ja do końca nie rozumiem jednak jej zachowania, dlatego bo tak ogólnie rzecz biorąc, islamiści to jest naród, czy w ogóle muzułmanie, który nie ma 10 przykazań. U nas w Europie te 10 przykazań obowiązuje, nawet jeśli w Niemczech ludzie nie chodzą do kościoła, to tam każdy wie, że nie wolno kraść i nie wolno zabijać. I to jest taki, powiedzmy, no resztka tych 10 przykazań wszędzie jest, tak? Kobietę trzeba wpuścić przodem, nie wolno kłamać, nie wolno kraść, obowiązuje. I teraz tak, napływają duże fale ludzi bez tej warstwy kulturowej i ona by chciała, żeby to się zmieszało razem. Nawet jeśli ona ma w tym jakiś sens, nie rozumiem tego na przykład, dlaczego nie zaprosiła Ukraińców, jeśli potrzebowała siły roboczej w Niemczech. To jest moje pytanie. I teraz... Bo ja już pani odpowiem od razu. Siła robocza tania jest Niemcom potrzebna na Ukrainie. Bo oni tam zamierzają robić swoją ekspansję i interesy. Oni nie będą ściągać Ukraińców do Niemiec, bo oni przeniosą Niemcy na Ukrainę. Przeniosą po raz drugi. Przeniosą po raz drugi i napotkają tam na bardzo dobry grunt, nawiasem mówiąc. Ja jeszcze, to nawet nie chodzi o oddziały wojskowe, ale chodzi o wszystko, co nazwaliśmy potem Niemcami, którzy zasiedlali także wschodnią Galicję, to z powodów ekonomicznych. Ja jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć do słów pana redaktora. Polecę pani tą naprawdę, to orędzie pani kanclerz Merkel z stycznia 2016 rok, gdzie pani kanclerz mówi o tym, że ten wysiłek w przyjęciu emigrantów się opłaca. Kraj nasz zawsze korzystał z udanej migracji, zarówno gospodarczo, jak i społecznie. A jak ta migracja wyglądała, proszę państwa, w historii Niemiec, możemy my jako Polacy również się, wiemy w wielu wypadkach z historii naszych rodzin, kto był autorem sukcesu gospodarczego, jakie zyski generowały przedsiębiorstwa między 1939 a 1944, 1945 rokiem życia, rokiem przedsiębiorstwa do tej pory istniejące, które funkcjonowały w tej machinie gospodarczej niemieckiej. A ja pani jeszcze dopowiem, że bardzo słusznie pani zauważyła, że islam nie ma 10 przykazań, on ma wręcz antyprzykazania, ponieważ Mahomet pożądał żony bliźnich swych i oni mu je oddawali. Także... Proszę bardzo, pytanie jeszcze. Dobry wieczór Państwu, moje nazwisko Józef Menes. Chciałem spytać Pana o taką sprawę. Pan lekko wspomniał o tej grze globalnej grze interesów różnych państw, oczywiście mocarstwa szczególnie tutaj dominują. Jak Pan sądzi, czy politycy amerykańscy wykazali się takim brakiem profesjonalizmu, że nie przewidzieli w perspektywie kilkunastu, piętnastu lat skutków rozpoczynanych interwencji w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, czy też wprost przeciwnie, było to planowe, zamierzone działanie mające służyć osłabieniu dramatycznemu Europy? Pan powiedział, że Amerykanie są zainteresowani osłabieniem Niemiec, a być może są zainteresowani osłabieniem całej Europy. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie.
Czy są, oczywiście znowu tam się rozgrywają doraźnie różne interesy, chociażby mafia jest zainteresowana w przerzucaniu ludzi. Czy są dowody, bo na razie były to tylko hipotezy, że w jakiś sposób inspirują to, nakręcają, podsycają również rosyjskie służby specjalne? Dziękuję. Pierwsze pytanie dotyczyło czego? Udziału stanu. Tak. Odkąd na głównym budynku Parlamentu Europejskiego wyryto nazwisko Altiero Spinellego, nie ma wątpliwości, że realizowana jest w sposób siłowy koncepcja jednego federalnego państwa europejskiego. I cokolwiek by nie mówiono dziś o państwach narodowych, o niepodległości, o państwach członkowskich i prawach, nie wierzmy w to, bo dzisiejsza, nie przechodzi mi to przez gardło, ale jednak elita europejska, elita europejskiej polityki uparcie realizuje koncepcję Spinellego. Jednej armii, jednego państwa, jednej gospodarki, jednej waluty. I Amerykanie nie bawią się w dystynkcje, rozróżnienia i subtelności. Oni dobrze o tym wiedzą. Dlatego na pewno nie przeciwdziałali atakowi na Europę, temu migranckiemu atakowi na Europę, a nawet jest to im na rękę, bo 7 tysięcy kilometrów emigranci nie przepłyną, ale do Europy na pewno się dostaną. I to rodzi taki problem dla Europy, że wizja Związków Socjalistycznych Republik Europejskich nieco się oddala. Ameryka gra bardzo twardą grę światowego hegemona, który słabnie, o czym słyszymy i widzimy. A słabnący hegemon lubi wywoływać wojny. Bo w momencie, kiedy hegemon ma sporą przewagę i władzę, jest zainteresowany w pokoju, bo to się wszystko wtedy mu opłaca. Ale w momencie, kiedy słabnie, to jest w stanie rozpętać wojnę wtedy, kiedy jeszcze będzie mógł ją wygrać. A krzywa czasu działa na niekorzyść Stanów Zjednoczonych. Pojawia się duża konkurencja. I być może nadejdzie takie przecięcie innej krzywej, że Amerykanie stracą supremację militarną. I oni też to dobrze wiedzą. Więc na początek oddziaływują tak, jak oddziaływują. Nie możemy mieć do nich pretensji, a nawet dziś musimy strategicznie być ich sojusznikami, bo nie mamy wyboru. Bo sojusz z Niemcami to jest stworzenie z Polski generalnej guberni. Po prostu. Sojusz z Rosją to jest najwyżej Królestwo Polskie. A sojusz z Amerykanami, no jeszcze da nam jako taką niezależność, to okno czasu, w którym musimy wzmocnić państwo, wypracować jego siłę i spróbować zabezpieczyć niepodległość. Bo okno się zaczaśnie i wraz z nim może się zaczasnąć nasza niepodległość. My sobie tak usnęliśmy snem błogim, i uważamy, że ta niepodległość jest nam dana, no bo taki jest świat. Nie, świat wcale taki nie jest. Kurdowie nie mają żadnego niepodległego państwa i przez długi czas nie będą mieli. Nie mówiąc już o Ujgurach w Chinach, których jest więcej niż Polaków i o innych narodach, które też nie mają swoich państw. Więc my możemy stracić nasze państwo, jak nie będziemy uważni, a jeżeli nie będziemy teraz w wytężony sposób pracować nad wzmocnieniem mechanizmu państwa, to nam przyszłe pokolenia tego nigdy nie zapomną i powiedzą, że byliśmy kolejnym saskim pokoleniem, które przejadło wszystkie możliwości. Jest to niesłychanie ważny moment w naszych dziejach. My musimy teraz naprawdę wymagać dużo od rządu. Ja się rozpędziłem, mówiąc o tym, o czym pan powiedział, ja się z panem zgadzam. Tak, Amerykanie przynajmniej pośrednio zaatakowali Europę, widząc, że Europa nakręca się na silniku berlińskim. A czy służby rosyjskie maczały palce w tej migracji. Rosjanie korzystają z każdej sposobności, żeby wzmocnić swoje oddziaływanie, a jest to oddziaływanie silnego człowieka na sterydach. Czyli dopóki sterydy działają, to on jest silny, ale w pewnym momencie te sterydy się skończą, a w tym wypadku sterydami są surowce i nastąpi choroba. Rosja jest w stanie demograficznej choroby. Jeżeli tam poprawiają się wskaźniki demograficzne, to tylko w populacji islamskiej. Rosjanie wymierają.
Więc jak mówię, to kolejny słabnący hegemon, który jest w stanie wywołać wojnę, żeby jeszcze coś ugrać. Więc z drugiej strony mają jednak najlepsze służby specjalne na świecie. Co by o Rosjanach nie mówić, to służby specjalne mają koncertowe i korzystają z każdej okazji, żeby ograć Stany Zjednoczone i wszystkich innych partnerów. Dlatego zdziwiłbym się, gdyby na tym wszystkim Rosjanie nie ugrywali swojej gry. Oni nie są inicjatorami, ponieważ na Bliskim Wschodzie mają niewiele do powiedzenia. Mają właściwie jeden ząb w tej swojej szczęce, czyli Syrię i Asada. Więcej już tam nie mają wpływów. Oczywiście można powiedzieć, że Teheran, że Ankara, ale Teheran i Ankara rozmawia z Rosją już na równych prawach i często dyktuje swoje warunki. Dlatego, że Rosja to nie jest już Związek Radziecki. To nie jest ta globalna potęga, która kiedyś trzęsła całym tym rejonem. Moje nazwisko Barbara Dobrzyńska. Ja chciałam może taką małą dygresję zrobić, zanim zadam panu pytanie. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział kiedyś, Polskę stać na to, aby była spichlerzem Europy, jeżeli będzie miała 60 milionów ludzi. Jeżeli chodzi o demografię w Polsce, która coraz jest niższą, przed chwilą pan powiedział o Rosji, też demografia jest niższa i w ogóle białej rasy demografia jest niższa w Europie. I do tego przyłożyła się również ta rasa wybrańców, czyli Niemców, z tak swoją własną, to co tutaj pani mówi o jakimś dekalogu w Niemczech, to mnie pani rozśmiesza. Przede wszystkim pani Merkel i ta cała watacha, która rządzi Europą i Niemcami, to właśnie tam jest aborcja promowana, eutanazja, więc o czym tu pani opowiada, o jakich dekalogach? Teraz jeżeli chodzi dalej, to co chciałam powiedzieć. Czy pan się nad tym zastanawiał, od którego momentu zaczęło być wyrzynanie białej rasy, czyli niszczenie nas, białej rasy, przez właśnie aborcję, eutanazję, przez praktyki różnych lekarzy, którzy sobie robią na nas praktyki, czy dany lek jest dobry, czy zły, również mordowanie dzieci przez szczepionki. Czy pan kiedykolwiek o tym wziął to jakby pod uwagę? Ja na przykład zaobserwowałam taki mechanizm działania, co powiedziałam, kardynał Wyszyński powiedział, że gdy obronimy się jako Polacy, jak będzie nas 60 milionów ludzi. Natomiast od 1989 roku jest zdecydowana zniżka demograficzna Polaków, to również przez narkotyki, alkohol, czyli niszczenie struktury duchowej narodu, też pan o tym powiedział, a jeżeli zniszczy się strukturę duchową narodu, nie ma narodu. I teraz chcę również państwu powiedzieć, towarzystwo, które nami od 1989 roku próbuje, czy w kulturze, czy w ekonomii, czy gdziekolwiek rządzić, realizuje testament Hitlera. Hitler powiedział, że nam nie są potrzebni Polacy, nam są potrzebne ich ziemie. Dlatego w swoich dekretach i Franka, i wszystkich tych dowódców hitlerowskich były takie dokumenty, żeby promować homoseksualizm w Polsce, bo się nie będą Polacy w tym momencie, prawda, się rozmnażać, promować aborcję i aborcjonistów, I jak najbardziej, żeby to miało bardzo duże przełożenie w czasie okupacji Polski. Alkoholizm, no to już naturalnie. Do tego doszły potem już po 89 roku narkotyki, bo nawet nie wiem, proszę państwa, ale mnie się wydawało, że jeszcze za komuny, no ja niestety się urodziłam w komunie, więc mnie na przykład w szkole nie groziły narkotyki. Ja przynajmniej sobie tego nie przypominam. Natomiast już od 89 roku, kiedy zaczęłam obserwować, co się dzieje w szkołach i właśnie nie ma opieki nad młodzieżą,
wierzą przed narkotykami, przed satanistyczną właśnie tą formą muzyki, bo się niszczy kulturę, niszczy się polską kulturę. No chociażby mamy wódkę Chopin, ja ciągle o tym powtarzam, wódka Chopin. Teraz mamy wódkę Pan Tadeusz. Czyli proszę Państwa, do czego to proszę zmierza? Proszę zmierzać do pytania. Chwileczkę, może Pan być uprzejmy i nie przerywać, dobrze? No. Bo bardzo tego nie dziękuję lubię. Dziękuję bardzo, ale bardzo ja, proszę o proszę pytanie. Pana, ja nie z Panem dyskutuję, tylko ja zadaję pytanie Panu, który jest gościem. Tak. I teraz ostatnia rzecz. Pan tu podniósł sprawę Napoleona. Ja mówię o kulturze, bo ja jestem aktorką, więc mnie interesuje kultura. Kto wie, to wie, a kto nie wie, to nie wie. W każdym razie mnie interesuje kultura i to środowisko. I proszę Państwa, jeżeli my Napoleonowi w naszym hymnie śpiewamy pochwałę i stajemy na baczność wobec Napoleona, który mordował katolików we Francji, uwięził papieża, a my mu składamy hołdy w naszym hymnie, to ja się pytam, proszę Państwa, czy my jesteśmy normalnym narodem, czy już nie? Bo w 1927 roku zmieniono nam hymn. Myśmy śpiewali swego czasu hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. A od 1927 roku śpiewamy sobie marsz, marsz dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. A więc masoneria. A więc niejaki pan Dąbrowski mason. I teraz jeszcze... I może by się tym zajęła Gazeta Polska, jak już taka tutaj, ja nie jestem, od razu mówię, ja nie jestem tutaj miłośnikiem Gazety Polskiej. Ja się znalazłam tylko ze względu na pana dziennikarza wspaniałego Gadowskiego, którego oglądam sobie w internecie i który mnie zachwyca swoimi wypowiedziami. Natomiast jeżeli Gazeta Polska jest taka polska, to niech się zajmie hymnem polskim, i zamiast marsz, marsz, żeby nam tutaj dał nam przykład Bonaparte, to może niech nam da przykład Król Sobieski, jak zwyciężać mamy. Od tego zacznijmy. Zmieńmy hymn, zmieńmy nasze godło, które ma masońskie te gwiazdeczki wbite w orła i wróci, niech wróci na Radę Ministrów Bóg. A nie, jest tylko honor i ojczyzna, zdjęte w 1925 roku. I ostatnia moja propozycja, żeby godłem Warszawy nie był pajac kultury, czyli pieczęć Stalina, ja mówię specjalnie pajac kultury, który został wpisany do zabytków klasy zero. To raz. Po drugie, żadna pogańska syrenka, żadna pogańska syrenka, tylko Matka Boża Łaskawa, bo ona była patronką Polski do 1935 roku. I teraz, panie redaktorze, a właściwie panie dziennikarzu wspaniały, byłabym zobowiązana, gdyby pan pouczył pana Łysiaka, którego ja niegdyś swego czasu czytałam, ale jak się przekonałam, jak on plackiem leży przed Napoleonem, skończyłam czytanki pana Łysiaka. Jak pan ma do niego dostęp, to niech pan przekaże pozdrowienia, żeby on się zastanowił, kogo on lansuje, bo nie wiem w takim razie, kim on jest, albo czy jest na właściwym poziomie umysłowym. Dziękuję. Ja muszę powiedzieć tak, pani mnie stanowczo przecenia. Dlatego, że żeby... muszę to jakoś zgrabnie ująć, więc się zastanawiam. Ale pani mnie przecenia, bo żebym ja sobie poradził z hymnem Polski, z masonerią, to naprawdę jest dużo. Ja jestem tylko jednym człowiekiem i to dosyć ułomnym jednak mimo wszystko. Więc... No staram się robić to, co mogę. Ma pani dużo racji w tym, że my żyjemy ciągle w takim dziwnym snobizmie, w takim makaronizmie, jak mówili staropolacy, tak? Że my uwielbiamy makaronizm, a nie doceniamy naszych własnych zalet.
czas temu zapobiec, ale niestety trwa to przez wieki. To nie jest tylko kwestia zepsucia ostatnich lat. To trwa przez wieki i ten snobizm na francuszczyznę i makaronizmy i inne rzeczy trwają przez wieki. I żeby to wykorzenić z naszej duszy, to jest długa praca dydaktyczna. Ale zacznijmy. Zacznijmy. Ale to, co pani opisała, to niestety nie wygląda mi na jakiś zorganizowany atak na białą rasę, tylko na procesy gnilne, które towarzyszą imperiom w momencie, gdy przestają przeżywać chwilę szczytu swojej potęgi. Biały człowiek skolonizował świat. My nauczyliśmy się spoglądać na świat oczyma białego człowieka. Historię świata napisał nam biały człowiek i nie zauważamy, że świat nie jest tylko biały. Że świat jest i żółty, i czarny, i jeszcze inne. Nie chcę wdawać się w te rozważania rasowe, bo to by mnie po prostu doprowadziło do jakiejś kompromitacji, ale po prostu świat to są różne planety. Różne planety różnych kultur. I kultura białego człowieka przez ostatnie stulecia święciła swój sukces. Ale dziś mamy ostatnie lata Rzymu. Istnienie Rzymu przedłużyły Stany Zjednoczone, bo gdyby nie Stany Zjednoczone, ten Rzym by się zawalił już dużo wcześniej. Ale przedłużyły go Stany Zjednoczone. Tylko Stany Zjednoczone już też niedługo nie będą imperium białego człowieka, bo demografia pokazuje, że to trochę jest inaczej. I myślę, że patologie, które pani wymieniła, towarzyszą schyłkowi każdego imperium. Oczywiście na poziomie technologicznym, na jakim to się odbywa. W Rzymie też królował w ostatnich wiekach już i homoseksualizm i przeróżne dziwne rzeczy, które nawet nas do dzisiaj szokują. W Imperium Bizantyjskim było podobnie. I czy my możemy to zatrzymać? Czy od jednego człowieka można zapalić cały świat? To są pytania, które ludzkość stawia sobie od początku swojego świadomego istnienia. A my, będąc w miarę spójnym etycznie i etnicznie narodem, musimy się skupić na tym, żeby dać świadectwo Europie, że można jeszcze ją odrodzić. Kiedy zaczął się upadek Europy? No prawdopodobnie zaczął się w momencie, kiedy rewolucja francuska odniosła sukces. Czyli jeszcze przed Napoleonem. Ja co do Napoleona się nie wypowiadam, bo jak mówię, jestem profanem. Waldemar Łysiak jest człowiekiem obdarzonym wielką erudycją i jednocześnie niezależnością widzenia świata. To jest niebagatelne. Ja w ogóle widzę tylko kilku publicystów na całym polskim firmamencie, którzy mają swoje myśli. To jest strasznie mało. Jak na taki duży naród to jest bardzo mało. Bo to jest Stanisław Michalkiewicz, którego cenię i z którym się nie zawsze zgadzam, ale potrafię zrozumieć jego myśli i wiem, że to są jego myśli. To jest właśnie Waldemar Łysiak, który jest ekscentryczny, z którym się nie zgadzam często z tym, co pisze, ale czytam go pasjami, bo po prostu pisze po polsku i bardzo barwnie, jędrnie. I jeszcze kilku bym znalazł, ale dlaczego tak mało? Dlaczego nie ma Nowego Kisiela? Dlaczego nie ma Mackiewicza? Dlaczego tak jest? Bo my skapitulowaliśmy. Czyli opcja niepodległościowa. Gdzie jest jakakolwiek znacząca nagroda literacka, którą byśmy przyznawali? Ja wiem, że jest dużo małych, ale przeciwwaga dla Nike, gdzie jest? Gdzie jest przeciwwaga dla festiwalu w Gdyni i tych, czy tych nagród Orłów, gdzie pan Sztur wygłasza te swoje, no powiem krótko, prymitywne grypsy? Prawda? My w kulturze odpuściliśmy pole. A jak odpuściliśmy pole w kulturze, to za chwilę nas w świadomości nie będzie. Bo nie będą powstawały dzieła, które dokumentują, że byliśmy tu. Dziełem to nie będzie stworzenie kolejnego pomnika. Bo pomniki łatwo się przewraca i na ich miejsce stawia inne. My musimy zadbać o kulturę. Czyli o higienę duchową naszego narodu. I w tym z panią się zgadzam.
Poprosimy jeszcze może jedno pytanie. Jeżeli chodzi... Jeszcze przepraszamy, tutaj pani się zgłaszała. Tak, to mogę ja? Teraz? Tak, tak. Dobrze. Ja się nazywam Alina Kozińska, jestem parafianką. Dobrze. Nazywam się Alina Kozińska i jestem parafianką. I tak sobie patrzę na te dwa obrazy, pomiędzy którymi panowie siedzicie. I tak sobie pomyślałam, że właśnie do tego chciałam nawiązać. Mianowicie mnie interesuje to, co robić w tej sytuacji, która jest. Przy czym ja wiem, że chcę korzystać z tego, co ksiądz Jerzy mówił, zło dobrem zwyciężaj, czyli po prostu chcę coś dobrego robić. Pan powiedział o wojnie, która powstaje w głowie. Ja szukam w sobie i wszędzie pokoju. Z drugiej strony wisi portret Jana Pawła II, który po pierwsze powiedział, pan tutaj, no rzeczywiście ja się zaczęłam strasznie bać, nie wiem, czy będę mogła dzisiaj w nocy spać, ale Jan Paweł II mówił, nie lękajcie się. I ja głęboko wierzę, że my jesteśmy w stanie znaleźć w sobie, no właśnie, wiarę, siłę do czynienia dobra. Z pomocą świętych, z pomocą tych, którzy po prostu chcą dobrze. Ja wierzę w to, że ludzie są dobrzy, niezależnie od tego, do jakiego kościoła chodzą, czy w jakiego Boga wierzą. Jan Paweł II zorganizował spotkanie w Asyżu, gdzie przyjechali przedstawiciele różnych religii. Jeszcze powiem taką dygresję. 40 lat temu studiowałam z muzułmaninem archeologię. I ten mój kolega powiedział coś takiego, wiesz, jest jeden Bóg, my wszyscy mamy jednego Boga, tylko ubieramy Go w różne szaty i kłócimy się o te szaty. I na tyle, na ile ja znam Koran, to wiem, że tam Maryja, Matka Chrystusa, jest niezwykle ważną kobietą. I w związku z tym myślę, ponieważ islam jest młodszy niż chrześcijaństwo, że to jest jakiś etap rozwoju islamu. Postanowiłam się trochę dokształcić, bo pan tak jednoznacznie mówił o islamie. A mnie się wydaje, że wiara w jednego Boga, w którym, no, w którym też moim zdaniem jest islam, no, jest czymś, co mnie interesuje. Jeżeli tam jest prorokiem Chrystus, jest... Ale ja pamiętam, wie pani, ja średniowiecze, archeolog, tak? No myśmy też w chrześcijaństwie nawet z mieczem zabijali, tak? Ja teraz szukam pokoju. Chcę budować cywilizację miłości i w tej chwili powiem tak. Nasi biskupi, wiem, że rozmawiają z naszym rządem o korytarzach humanitarnych. Bardzo bym się chciała w to włączyć praktycznie. Moja matka, która ma 94 lata, była uchodźcą i 5 osób z mojego moje pytanie jest takie. Ja chcę robić dobrze. Czy może pan pomóc mojej matce, 94-letniej staruszce, która postanowiła swoje oszczędności przeznaczyć na pomoc Syrii, chce sprowadzić do Polski dziecko okaleczone i ratować zdrowie, bo jej ratowano. Chcę również ufundować stypendium edukacyjne dla tych, żeby polska kultura, polska myśl techniczna później mogła służyć odbudowie Syrii. To postanowiła moja matka. Jak była w obozie koncentracyjnym, postanowiła zostać architektem. I w tej chwili uważa, że właśnie tam jej nauczycielki, tak powiedziały, Marysiu, jest wojna, szykuj się do odbudowy kraju. My Polacy w tej chwili też się jakoś powinniśmy szykować. Pan ma ogromną wiedzę, doświadczenie, właśnie o to się pytam. Jak pan może takiej kobiecie jak ja powiedzieć, co robić dobrego? Co robić zgodnie z tym, co mówił ksiądz Jerzy i co mówił Jan Paweł II? Dobrze, ja rozumiem, że pani wypowiedź wywołała dużo emocjonalną reakcję u państwa, ale to bardzo dobrze pani to powiedziała. Dlaczego? Dlatego, że najpierw uwaga teologiczna, chociaż w tym biegły nie jestem, ale
lubię sobie sam zadawać pytania, które czasami sprowadzają mnie do paradoksów, bo paradoksy uczą więcej nawet niż jakieś sylogizmy. Więc diabeł też wierzy w jednego Boga, bo on wie, że jest Bóg jeden. On to wie nawet. On nie musi nawet składać aktu wiary. A Bóg w koncepcji islamu i Bóg w koncepcji chrześcijaństwa i katolicyzmu to dwa różne byty. I teraz oni na nas patrzą jako na bluźnierców politeistów, którzy zmienili Ewangelię. Bo oni wierzą w Chrystusa. Chrystus jest jednym z najważniejszych proroków. Można powiedzieć, że drugim co do ważności po Mahomecie. Oni wierzą w Chrystusa, nie wierzą w Jego śmierć na krzyżu. Nie wierzą w to, że był Bogiem. Nie da się uzgodnić. Nie da się uzgodnić. I to ja tutaj nie mówię językiem miecza, tylko językiem rozumu. Nie da się uzgodnić religii, wspólnej płaszczyzny religijnej między islamem i chrześcijaństwem, ponieważ islam nie dopuszcza boskości Jezusa Chrystusa. A istotą naszej wiary jest boskość Jezusa Chrystusa i ścieżka, którą nam Bóg pokazał na przykładzie Jezusa Chrystusa, którego nam tu wysłał jako część siebie. My jesteśmy politeistami dla muzułmanów, bo wierzymy w trzy osoby boskie. Rozumiecie Państwo, że to jest zasadniczy spór, jeżeli my nie będziemy twardzi, ale przede wszystkim głęboko nie będziemy mieli przemyślanych tez naszej religii, to damy się skusić łatwemu ekumenizmowi, który ekumenizmem nie jest. Bo ekumenizm z samej natury jest dążeniem do zbliżenia pomiędzy różnymi opcjami chrześcijaństwa. Nie istnieje ekumenizm między buddyzmem i chrześcijaństwem, między islamem i chrześcijaństwem. Nie istnieje, bo nie może istnieć, bo nie możemy demokratycznie uzgodnić, że 50% bierzemy z Koranu, 50% z Ewangelii i naraz tworzymy religię wiary w jednego Boga. Bo stworzymy... powiem tak. Nie będę dyskutował z autorytetem świętego Jana Pawła II, bo byłbym człowiekiem pysznym, gdybym to robił. Ale uzgodnienie życia pomiędzy różnymi religiami nie oznacza dążenia do zbliżenia między dogmatami tych religii, które są niezbliżalne. Nie da się zbliżyć dogmatów islamu i chrześcijaństwa, bo albo chrześcijaństwo przestanie być chrześcijaństwem, albo islam islamem. Po prostu. Sól przestanie być słona. Stąd też jestem bardzo sceptyczny wobec dni islamu w kościele. Bo nie wiem, co te dni promują. Oczywiście moglibyśmy się wdać w jakieś rozważania na temat islamu głębsze i wykazywać na wielu przykładach, jak bardzo rozbieżne są nasze antropologie, jak bardzo rozbieżna jest nasza etyka, jak bardzo rozbieżna jest nasza teodyceja i wizja apokalipsy. Bo jedna i druga religia ją posiada. Tylko jeżeli będziemy podchodzić do religii statystycznie, to powiemy tak, no można uzgodnić, bo po prostu to jest rozsądne. Ale jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to musimy zdobyć się na odwagę powiedzenia, nasza wiara jest prawdziwa. My musimy przekonać świat do naszej wiary, bo ona jest jedyną prawdą, bo Chrystus jest jedyną prawdą, drogą i życiem. Ja niebezpiecznie zapuściłem się w nie swoje rejony, bo to są rejony przeznaczone dla teologów, a ja jestem tutaj profanem w tej dziedzinie, ale staram się zdroworozsądkowo po prostu jakoś to wykazać. I odpowiem pani też o uchodźcach. Jeżeli pani chce pomóc, jeżeli pani mama chce pomóc, to ja chylę czoła, to jest wspaniałe. Najlepiej to skonsultować z ludźmi takimi jak na przykład ksiądz profesor Waldemar Cisło,
pomoc Kościołowi w potrzebie, ponieważ ma ogromną wiedzę na temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i może tą wiedzą służyć tak, żeby te dobra, które pani mama chce przeznaczyć, naprawdę służyły dobrej sprawie. Bo często mamy dobrą intencję, ale ta nasza dobra intencja jakoś się niweczy potem praktyką. Bo ktoś źle pożytkuje nasze środki, źle to wszystko wygląda. Nie bądźmy naiwni, bo chrześcijanin nie może być naiwny. Chrześcijaństwo nie jest naiwnością i nie jest oparte jedynie na dobrym sercu. Pan Jezus kilka razy się zdenerwował i nie był sympatyczny. Więc tworzenie z Pana Jezusa, takiej Barbie na potrzeby dzisiejszego świata, sympatycznego, okrągłego, przyjemnego idola, jest herezją współczesnego świata. Czy można na chwileczkę zabrać głos? Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, ja miałem dla Pana redaktora płytę i chciałem tylko Państwu powiedzieć, profesor Nowak tydzień temu, Andrzej Nowak, poprowadził wykład. Był w Europejskiej Unii Brukseli i tam z referatem wygłaszał w Domu Historii Europejskiej referat i zwiedzał tą wystawę. Proszę Państwa, opinia jego jest taka, nie ma ani jednego słowa o wolności. Proszę Państwa, na pierwszym piętrze jest mowa, że Europa kiedyś była chrześcijańska. Dalej zatraca się całą religię. Jeżeli chodzi o polskich przedstawicieli, to jest Dzierżyński i chyba jeszcze jest chyba Sienkiewicz. Tak, Dzierżyński, proszę Państwa, jest Dzierżyński, tam pokazany. To są ludzie zasłużeni dla Europy. Polska w Europie jest niedawno istniejącym krajem, to i Grecja, i Polska dopiero tam od kilku lat są w Europie. To jest historia, którą lansuje Europa. Ta Spinelliego, o której mówi pan redaktor. Proszę Państwa, a to jest, wejdźcie do internetu, zobaczycie. To jest Dom Historii Europejskiej Brukseli. Proszę Państwa, i nie ma ani jednego słowa o wolności. Redaktorze, ja panu wręczę te płyty, a to specjalnie wziąłem, powiedziałem, żeby państwo wiedzieli. To jest ta płyta, a to są już pańskie płyty, proszę bardzo. I jest do tego torebka. Dziękuję bardzo, że państwo prosili powiedzieć. A ja pozwolę sobie może też z racji miejsca, w którym jesteśmy i też świadectwa księdza Jerzego, który myślę, że był właśnie taki, że mocno wierzył w Pana Boga i ufał Mu w pełni. Nie śmiem w ogóle przywoływać jakby nawet w szczegółach i proponować naszej podstawy, ale troszeczkę musimy też pamiętać na przyszłość, że jesteśmy takimi trochę karłami na ramionach tytanów i my nie stoimy na ziemi. My stoimy na ramionach najwyższego Pana Boga i nasza siła nie wiąże się tylko i wyłącznie z naszą fizycznością, tylko z tym wielkim, ponad tysiącletnim okresem, czasem, w którym istniejemy jako państwo w dużym stopniu niepodległe, w dużym stopniu samodzielne przez wiele setek lat, państwem, które było jednym z liderów w Europie. I myślę, że umiłowanie wolności oczywiście jest cenne, ale nie może też być naiwne. I nasze zachowania nie mogą być też naiwne. Tak jak pan redaktor był uprzejmy, powiedział o naszej postawie chrześcijanina. Mamy być wielcy sercem, ale nie możemy być naiwni. Bo na świecie jest mnóstwo osób, które jest bez serca, ale w 100% wyrachowanych i tą naszą naiwność wykorzysta i przestaniemy istnieć. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, bo tutaj słusznie dostałem taką uwagę, że Benedykt XVI, który jest niekwestionowanym autorytetem teologicznym, stwierdził, że poza Jezusem nie ma zbawienia. I tak, Dominus Jezus. I to jest warte rozpowszechnienia, żeby nie błądzili. Żeby nie błądzili, bo dobrzy ludzie mogą mieć kłopot ze zbawieniem po prostu, nie idąc drogą Jezusa. Więc dla nas przezornością jest informowanie ich o tym.
nam się mówi, że to jest jakiś szowinizm religijny, że my dziś nie możemy w ogóle tacy być ofensywni, żeby mówić, że jedynie nasza religia jest prawdziwa. Ale jeżeli nasza religia jest objawiona, a przecież w to wierzymy, to musimy ludzi o tym informować, bo nie możemy być egoistami. Prawda? I to są takie proste uwagi chłopskiego rozumu, żeby się nie dać omamić tym wszystkim współczesnym teoriom, tej neoteologii, tej tygodniku powszech... nie wiem, jak to nazwać w ogóle, tą ideologię. No. Ideologią tygodnika powszechnego, prawda, z księdzem Haramsą na okładce i tak dalej. Nie dajmy się temu po prostu ogłupić. No. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Ja myślę, że tyle tematów jest poruszonych, że chyba już dzisiaj, Robert, możemy powiedzieć, że musimy z wielką radością będziemy gościć pana redaktora jeszcze nie raz w Amikusie.